I będziemy przez te 3 lata w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracować z MSZ-em, tak żeby różnego rodzaju działania związane z polityką zagraniczną przenosić w dół. Czyli tych regionalnych ośrodków w Polsce jest kilkanaście. My jesteśmy jednym z nich i będziemy tę politykę przenosić w dół i debatować o niej w całym województwie. Kluczowe debaty oczywiście będą prawdopodobnie w Łodzi i będziemy na nie próbowali zapraszać ludzi z pierwszych stron gazet. I dzisiaj taką osobę mamy, ale też będziemy oczywiście kultywować patriotyzm lokalny i zapraszać ekspertów łódzkich, tak, z województwa łódzkiego, bo też jesteśmy zainteresowani tym, żeby budować siłę tutaj kadr lokalnych i rozpoznawalność. Też nam zależy na tym haśle deglomeracji w praktyce i też będziemy starali się Rodnem wchodzić w miejscowości poza Łodzią, bo też uważamy, że to nie chodzi o to, żeby Łódź z kolei była taką jakoś faworyzowana, tak jak dzisiaj w całej Polsce jest faworyzowana Warszawa. I w ramach Rodmu przewidziano 36 debat przez 3 lata, kilkaset warsztatów, zajęć w szkołach, udział w imprezach masowych i spacery takie związane z historią regionu i wiele, wiele innych działań. Ja teraz nie będę o nich mówił, ale wszystkich Państwa zapraszam na stronę www.rodm-rodm.pl i tam na tej stronie Państwo będziecie na bieżąco dostawać kolejne informacje, ale też w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie i na bieżąco Państwo będziecie informowani, jeżeli będziecie oczywiście tylko chcieli, albo zapiszecie się na nasz newsletter. I to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj pierwsza debata, debata 20 lat Polski w NATO, czy jesteśmy bezpieczni. Uznaliśmy, że dobry moment, w tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę i zaprosiliśmy dwóch gości. I ja tak nietypowo nie będę przedstawiał gości, tylko zapytam, żeby goście sami się przedstawili, ale w taki sposób, żeby powiedzieli o jednym swoim sukcesie zawodowym i jednym sukcesie prywatnym, żeby trochę tak przybliżyć Państwa, żebyś panowie. Kto pierwszy? Region czy Warszawa? Toruń? Dobrze, panie Ryszardzie, w takim razie pan. Jeden sukces zawodowy, jeden prywatny. Dobrze, to ja przewrotnie powiem, zaraz pan profesor Zybertowicz się uśmiechnie pewnie. Jeden sukces zawodowy, udało mi się habilitację zrobić i wniosek z tego płynie taki, że czasami trzeba próbować, ale się to w końcu udaje. A dlaczego mówię, że pan profesor Zybertowicz się uśmiechnie? Dlatego, że pan profesor Zybertowicz był recenzentem owej habilitacji, także dlatego też nawiązuję do obecności gościa, żeby po prostu powiązać ten swój sukces z zawodowy. Wydaje mi się, że on był na tyle ważny, że tak powiem po zrobieniu mogłem kontynuować, że tak powiem, działalność w takim zakresie, jaki mnie interesowała zawodowej. Natomiast jeżeli chodzi o sukces prywatny, no to jednoznacznie mogę powiedzieć, to jest moje małżeństwo i efekt tego małżeństwa w postaci mojej córki, której jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że tak to się, że tak powiem, splotło do tego, że to już w tej chwili niedługo 18-letnie, no, czy nie dziecko, czyli dorosła osoba, mam nadzieję, będzie stawała na nogi i nie potrzebowała już więcej ojca do tego, żeby osiągnąć coś w życiu także. Czy jeszcze jest potrzebny czas dla namysłów? Myślę, że sukcesem zawodowym jest to, że w pewnym sensie czuję się spełniony jako socjolog pod tym względem, że diagnozy z moich analiz badawczych weszły w obieg myślenia pewnych grup społecznych. Patrzenie na trzecią RP przez pryzmat gry grup interesów, zwłaszcza nieformalnych, zwrócenie uwagi na rolę procesów zakulisowych i tajnych służb w I
pierwszej fazie transformacji, sformułowanie idei archipelagu polskości jako pewnego oddolnego procesu powstrzymującego degradację i kosmopolityzację Polski. W tym sensie czuję się spełnionym badaczem, bo mam wrażenie, że moje dociekania analityczne weszły w rezonans z myśleniem pewnych grup społecznych. A pewnym sukcesem prywatnym, poza tym, że jeszcze samodzielnie chodzę, mimo, przepraszam za spóźnienie, ale z wiekiem wiele rzeczy się dzieje coraz wolniej. I na przykład zamówienie Ubera, mój syn jak widzi, jakby wpisuje literki w SMS-ach, mówi, co ty człowieku robisz? W jakim tempie ty to robisz? Więc wiele rzeczy idzie wolniej, a mimo to dotarłem tutaj do państwa i tym sukcesem prywatnym jest prawdopodobnie sprzęgnięcie moich rozmyśleń osobistych z moją pracą, która jest pasją, i sukcesem jest to, że ciągle lubię poznawać nowych ludzi. Że mimo, że świat wykazuje bardzo poważne oznaki degradacji, to życie nie straciło dla mnie smaku. Dobrze, to dziękuję za to krótkie przedstawienie. Proszę państwa, formuła jest taka, że ja przez godzinę, no już nie całą godzinę oczywiście, będę zadawał swoje pytania, a później, jeżeli państwo będziecie mieli taką chęć, a bardzo bym państwa o to prosił, to będzie przez następną godzinę mikrofon będzie krążył po sali i państwo będziecie mogli zadawać pytania. Pierwsze pytanie, ja sobie tak pomyślałem, że warto pójść tropem Alfreda Hitchcocka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że dobry film powinien się zacząć od trzęsienia ziemi, a później już napięcie powinno tylko narastać. Więc moje takie pierwsze pytanie jest, że załóżmy na chwilę, że taki scenariusz, że Stany Zjednoczone, mówiąc kolokwialnie, dogadują się z Rosją przeciwko Chinom, Polska zostaje sprzedana Rosji, podobnie jak to było w Jałcie w 45. I co w takiej sytuacji robi NATO, co robią polskie elity? Takie małe trzęsienie ziemi. Tutaj może ujawnię, że myśmy się troszeczkę co do tego pytania umówili, kto będzie pierwszy odpowiadał na to pytanie i bardzo dziękuję, że mam taką możliwość, dlatego że myślę, że nawiążę też do takich rzeczy, o których profesor Zybertowicz wielokrotnie mówił i no, w jakimś sensie się wpiszemy pewnie tutaj w takie no, wspólne pewnie spojrzenie na ten problem. Ja cieszę się, że takie pytanie jest na samym początku, dlatego że te tezy, które są, że tak powiem, w tym pytaniu zawarte, mówiąc tak kolokwialnie, chodzą po internecie w różnego rodzaju dyskusjach, na różnego rodzaju portalach, czy też na Facebooku, prawda, w różnego rodzaju grupach i ono nie jest wzięte jakby z powietrza, tylko właśnie wzięte z życia wzięte. I teraz tak, ja bym się chciał do tego pytania odnieść właśnie, no także w sensie, jakby, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedziałbym w ten sposób. Stany Zjednoczone najprawdopodobniej nie dogadają się z Rosją przeciwko Chinom. A jeżeli to dogadywanie się będzie niezwykle trudne, Polska nie zostanie sprzedana Rosji, bo po pierwsze nie jest pewne, czy Rosja będzie chciała Polskę kupić w ogóle, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, ta metafora sprzedania, metafora Jałty czy Poczdamu jest szalenie oczywiście działająca na wyobraźnię Polaków, ale sytuacja w roku 45, a sytuacja w roku 2019, 20, 25 jest inna niż była w 45 roku. Żeby coś takiego było możliwe, musiałoby dojść do załamania porządku międzynarodowego, bo przecież efekt wojny 39-45 to było całkowite załamanie porządku międzynarodowego, który był przed 39 rokiem, czy nawet można powiedzieć kontynuacja załamania, które nastąpiło w latach 14-18. W związku z czym ta sytuacja jest w mojej ocenie niezmiernie mało prawdopodobna, na tyle nieprawdopodobna, że nie muszę się do niej odnosić w sensie merytorycznym dalej. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że ponieważ ten temat chodzi, on jest moim zdaniem bardzo dobrą ilustracją manipulacji psychologicznej, która się dokonuje w tej chwili właśnie w Polsce i nie tylko w Polsce, ale szczególnie w odniesieniu do Polski. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, my obchodzimy 20 lat sukcesu Polski.
wejście Polski do NATO w 1999 roku było niewątpliwym sukcesem Polski. I zaczynamy dyskusję o sukcesie Polski od tematyki zdrada. Sojusz jest nic nie wart, prawda? Co jest wart sojusz, jeżeli się Stany Zjednoczone dogadają z Rosją, bo Chiny będą ważne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli od samego początku mamy ustawioną debatę psychologicznie na tego typu wątek. Tak, po co NATO właściwie, po co te sojusze? A za tym idzie oczywiście w internecie dalszy ciąg, bo to przecież jest wstęp do tego dalszego ciągu. Dalszy ciąg jest jaki? A może się dogadajmy z Rosją? A może lepiej jest patrzeć w drugą stronę, prawda? Może nie warto jest rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, skoro oni potencjalnie oddadzą nam Rosji w pakt i tak dalej, i tak dalej. Sprzedadzą, czyli co? Rosja sobie nas weźmie, czyli jesteśmy nic nie warci, nie mamy żadnej siły, prawda? Dysproporcja sił jest gigantyczna. No chwileczkę, proszę sobie popatrzeć na PKB. Rosja przy 144 milionach ludzi, przy gigantycznym terytorium, przy olbrzymich zasobach gazu i ropy, proszę zobaczyć, jaka jest wartość gospodarki rosyjskiej, jaka jest wartość gospodarki polskiej przy 38 milionach ludzi, powierzchni dużo mniejszej, braku praktycznie zasobów, które można sprzedać, spieniężyć momentalnie na rynku, prawda? Ale taki pomysł się pojawia, tak? My jesteśmy nic nie warci i będziemy oddani. Jesteśmy pod przedmiotem, a nie podmiotem stosunków międzynarodowych. Momentalnie mamy ustawioną głowę, tak jak to się mówi, prawda, że nie myślmy o różowym słoniu i w tym momencie o różowym słoniu zaczynamy myśleć. Momentalnie start tej debaty zaczyna się na takich warunkach, a nie na innych. Także to jest oczywiście element tego, co się nazywa wojną psychologiczną czy wojną informacyjną, która się toczy i ja zwróciłbym uwagę właśnie na te elementy, bo to są te realne elementy, które nam grożą, bo one są już widoczne dzisiaj, niż tak zwane działania kinetyczne, hipotetyczne Rosji kiedyś w jakichś tam rozstrzygnięciach stosunków międzynarodowych. Także tyle z tytułem skrótu, natomiast ja jeszcze tutaj bym postawił tą taką tezę, jak gdyby w opozycji do tego, w moim przekonaniu sytuacja geopolityczna, chociaż ja nie jestem geopolitykiem i nie za bardzo pasjonuję się geopolityką, to od razu mówię, uważam pewne elementy geopolityki wręcz za szkodliwe właśnie. Natomiast no, używam tego pojęcia, bo ono i występuje po prostu w naszym słowniku. W moim przekonaniu ja postawię taką tezę, odwrotną jak gdyby w stosunku do intencji tego pytania. Sytuacja geopolityczna Polski jest najlepsza od 100 lat w tej chwili. Także przekażę może. Proszę Państwa, ta maszyna chodzi tak. Ja muszę zacząć od rutynowego zastrzeżenia. To jest rozgrzana. Dzięki. Muszę zacząć od rutynowego zastrzeżenia. Tutaj będę mówił, to mówię jako analityk, jako socjolog, nie jako osoba pełniąca funkcję publiczną. Proszę nie utożsamiać tych słów, które wypowiem, ze stanowiskiem żadnego podmiotu polskiej władzy publicznej. Punkt pierwszy. Należy rozważać czarne scenariusze. Trzeba obmyślać czarne scenariusze i trzeba mieć zasoby gotowe na uruchomienie właśnie na wypadek realizacji czarnych scenariuszy. Punkt drugi. Zgadzam się z profesorem Ryszardem, że niektóre z czarnych scenariuszy, jakie funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej, jest to efekt wojny informacyjnej, nie tylko Rosji, ale one służą temu, żeby przekierować sympatię opinii publicznej, żeby zdestabilizować, żeby zdemobilizować, żeby osłabić skuteczność i konsekwencje realizacji polityki w pewną stronę. A teraz przyjmijmy jednak, rozważmy ten scenariusz na poważnie. I teraz od razu muszę zrobić drugie zastrzeżenie, proszę Państwa, które w niektórych dyskusjach muszę od lat robić. Ja to zastrzeżenie zrobię teraz o odwrotnej formule, niż po raz pierwszy zrobiłem na takiej konferencji natowskiej w Kijowie w 2007 roku, gdy Ukraina zdecydowała się otworzyć swoje tajne służby dla demokratycznego nadzoru i w ramach samej Ukrainy i według pewnych standardów świata zachodniego. I ja byłem tam na konferencji, gdy siedziałem w panelu obok byłego szefa Bundeswehr Christendienst, czyli niemieckiego wywiadu, obecnie szefa chyba General Marshall Fund, jakiegoś przedstawiciela Ministerstwa Obrony Ukrainy i innych osób, których nie pamiętam. I w którymś momencie padło pytanie z punktu widzenia, jest rok 2007, obecnej konfiguracji, jakie są główne zainteresowania polskiego kontrwywiadu.
Nie, to był rok 2006 jeszcze. Zanim zostałem doradcą Jarosława Kaczyńskiego. I pamiętam, jak powściągliwie wypowiedział się były szef niemieckiego wywiadu, także doświadczenie mający później jako konsul na Białorusi. I inne osoby. Ja powiedziałem tak, ja wiem mniej, a więc mogę mówić więcej. Mogę budować konstrukcje myślowe, tak zwane kontrolowane spekulacje, ponieważ nie niosę ze sobą ciężaru wiedzy z dokumentów niejawnych. Obecnie jest troszkę inaczej. Więc o pewnego, jak gremia eksperckie i decyzyjne Polski rozważają tego typu scenariusze, nie mogę Państwu powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć taką rzecz. Jeśli pytamy się, co by było, gdyby Stany Zjednoczone w jakimś sensie sprzedały nas Rosji, to spróbujmy je skonkretyzować to pytanie. Co to by miało znaczyć sprzedać Polskę Rosji i do czego Polska Rosji mogłaby być potrzebna? W dzisiejszym świecie gospodarki cyfrowej w grę nie wchodzi jakaś okupacja, bo z terytorium okupowanego nie można mieć większych korzyści niż z terytorium, którego by ewentualnie narzucono jakieś terms of trade, niekorzystne formy wymiany gospodarczej. Więc możemy sobie wyobrazić, że Rosja bardziej wprowadza nas w domenę swoich wpływów gospodarczych, ewentualnie kulturowych. A teraz wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone przyduszone przez Chiny muszą coś z Rosją ugrać. No, to po pierwsze, czy kraje Europy Zachodniej odpuściłyby Polskę nie z sympatii, tylko Polskę jako rynek? Proszę Państwa, wymiana gospodarcza krajów Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami jest większa niż wymiana gospodarcza Stanów Zjednoczonych z Niemcami. To zresztą jest u źródeł pewnych problemów tych napięć euroatlantyckich. Bo gdyby wymiana gospodarcza Niemiec z USA była znacznie większa, to pewne problemy same by się przy okazji. I ona, ta wymiana tym się też cechowała, że Niemcy miały ogromną nadwyżkę, co tak rozdrażniało Donalda Trumpa. Czy słusznie go rozdrażniało, czy nie, ale takie są pewne dane. A więc samo odpuszczenie w jakimś sensie przez Stany Zjednoczone Polski nie znaczy, że nie jesteśmy ważnym zasobem dla europejskiej gry gospodarczej. Po drugie, odpuszczenie Polski oznacza zarazem odpuszczenie krajów bałtyckich. A teraz spójrzmy w tym planie. Dlaczego Polska jest, i porównajmy rolę Polski w perspektywie interesów unijnych i rolę Polski w perspektywie interesów amerykańsko-natowskich. Jesteśmy za dużym rynkiem dla Niemiec i dla innych krajów Unii, na przykład Włoch, żeby można było pozwolić nas wyrwać spod wpływu tego wolnego rynku. Za duże straty kraje Unii by poniosły. A teraz plan militarny. Otóż gdyby Rosja z jakiegoś powodu zdecydowała się na atak na którychś z krajów bałtyckich, bo tam może łatwiej skonstruować pretekst w obronie interesów mniejszości rosyjskich. To w sytuacji, gdy w pierwszym okresie wojny bez wątpienia i przez dłuższy czas prawdopodobnie Rosja miałaby przewagę w powietrzu na Bałtyku, jedyna droga udzielenia pomocy dowolnemu krajowi bałtyckiemu idzie przez Przemysł Suwalski. Droga lądowa. Amerykanie musieliby tu przerzucić wojska w pierwszej kolejności z Niemiec i one musiałyby ten w momencie, gdy Amerykanie nie udzielają pomocy Estonii na przykład, z powodu takiego, że Przemysł Suwalski nie jest zabezpieczony, to jest kwestią kilku tygodni, kiedy Chiny zajmują Tajwan. Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie udzielić pomocy jakiemuś krajowi, mówię o obecnej konfiguracji, na flance wschodniej, bo natychmiast ich pozycja globalna idzie skokowo w dół. Chiny zajmują Tajwan, i reputacja Stanów Zjednoczonych już nie jako żandarma świata, ale jako kraju, który jest w stanie chronić swoje interesy we wszystkich regionach, idzie na łeb, na szyję. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację w tym czarnym scenariuszu, że już Tajwan jest nieważny dla polityki amerykańskiej, że Amerykanie muszą walczyć o warunki wymiany handlowej, na przykład o to, żeby yuan w pełni nie wyparł ze światowego obrotu gospodarczego dolara, to by się przekładało na pogorszenie warunków gospodarki amerykańskiej, prawdopodobnie drastyczne, i w jakimś sensie chcą wejść na jakiś sojusz z Rosją. Rosja wbrew skutecznemu prężeniu muskułów na arenie międzynarodowej, o tym mechanizmie można osobno porozmawiać,
wewnętrznie słabnie. Nie tylko w planie demograficznym. Ja bym dopowiedział do tego, co profesor Ryszard powiedział, o tych proporcjach, dysproporcjach naszych potencjałów. W czasach, gdy jeszcze prowadziłem zajęcia dla studentów, lubiłem studentom wyświetlać mapę Polski i Rosji. Mówię, ile razy jest terytorialnie Rosja większa? 53 razy. A teraz powiedzcie, ile razy ma większy PKB? No i niektórzy mówili 12 razy, 17, 10, 3,5 razy mniej więcej. Teraz zamalujmy teraz 1/3 powierzchni Rosji i powiedzmy, to jest nasz potencjał gospodarczy. To nie jest żadna relacja mrówki do słonia. Wymiana gospodarcza Polski z Niemcami jest wyższa niż Niemiec z Rosją, ale pozycja Rosji wobec Niemców jest silniejsza nie tylko dlatego, że a mają kompleks pokonania przez Armię Czerwoną, że Rosja ma broń jądrową i że wymiana gospodarcza z Rosją jest w rękach wielkich konglomeratów surowcowych, a wymiana nasza z Niemcami jest rozproszona i w dodatku realizowana w dużej mierze przez podmioty z udziałem kapitału niemieckiego w Polsce. To osłabia naszą pozycję negocjacyjną, ale długofalowo pokazuje poziom związek. I teraz wyobraźmy sobie, że Tajwan już nie jest ważny, a więc można sobie Stany Zjednoczone odpuścić całą flankę wschodnią, aż do Morza Czarnego. To teraz powstaje pytanie, jaka byłaby funkcjonalność dla Rosji podjęcia jakichś form agresji. Nie wiemy, jak będzie konfiguracja tych potencjałów technologicznych w związku z rewolucją cyfrową wyglądała za 20 lat na przykład. Czy Rosja będzie krajem autarkicznym, czy będzie krajem poza surowcowym eksportem coś robiła, ale powstaje pytanie, na czym pomoc Rosji mogłaby polegać w tej konfiguracji z Chinami. Gdy Chiny, czego się boją, mamy eksperci amerykańscy, mogą w nowych technologiach, w sztucznej inteligencji pobić USA z różnych powodów, o tym trochę osobno mógłbym mówić. To są fascynujące pewne procesy się dzieją i na fascynujących polach Chińczycy znajdują przewagi konkurencyjne wobec Stanów Zjednoczonych w nowych technologiach, ale z pewnego punktu widzenia ostateczne, to jest myślenie strategiczne oczywiście obecne w Izraelu, w ostatecznym rozrachunku odpowiedź jest taka, na którą Polska nie ma teraz dobrej odpowiedzi. Mianowicie, czy w warunkach choćby przejściowego, ale kompletnego osamotnienia, dysponujemy instrumentami odstraszania. Jeśli uznać, że w najbliższych 15-20 latach ta perspektywa tego czarnego scenariusza nie jest realizowalna, to by znaczyło, że mamy tyle czasu, żeby na przykład, no powiem konkretnie, w środę prezydent mianował 5 generałów, jeden z nich będzie odpowiadał za nasze cyberwojska. Duże środki będą, jeszcze większe będą poświęcone, żeby na tym polu mieć instrumenty nie tylko monitorowania, obrony, ale także instrumenty ofensywne. Bo być może o zdolności odstraszania w sferze cyber będzie zależał międzynarodowa pozycja kraju w grach konkurencyjnych. I militarnych, i gospodarczych. Dziękuję. Drugie pytanie. Ja zacznę je wypowiedzią wiceszefa Pentagonu, Derek Chollet, w Dzienniku Rzeczpospolita kilka dni temu. Fragment wypowiedzi. W Narodowej Strategii Bezpieczeństwa zostało jasno zapisane, że priorytetem dla Pentagonu będą teraz nowe technologie walki w powietrzu, na morzu i w cyberprzestrzeni, a nie budowa kolejnych baz wojsk lądowych. I z tą wypowiedzią wiąże się pytanie, co w sytuacji, kiedy za chwilę, za miesiąc może dowiemy się, że jednak nie są w Polsce, nie jest możliwa budowa Fortu Trump, stałej bazy wojskowej amerykańskiej, kiedy
ostatnich przynajmniej kilku lat wynika, że rząd Zjednoczonej Prawicy postawił bardzo mocno na jedną kartę, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i licząc na to, że będzie stacjonowało wojska amerykańskie w Polsce w sile jednej dywizji. I wiemy też, że nasz rząd chce zainwestować 2 miliardy dolarów w to, żeby taka baza powstała. Czy my mamy plan na 25 lat najbliższych, który uwzględnia sytuację, że nie będzie stałej bazy, o której słyszymy od wielu, wielu miesięcy, a ta wypowiedź byłego szefa, wiceszefa Pentagonu, no, daje podstawy, że może za miesiąc się dowiemy, że nie ma możliwości tej stałej bazy. Proszę Państwa, po pierwsze uświadommy sobie, jaka jest obecna sytuacja. W 1997 roku, dwa lata przed poszerzeniem NATO, NATO zawarło porozumienie z Rosją, że w razie poszerzenia NATO na wschód, w nowych krajach członkowskich sojuszu nie będą umieszczane stałe instalacje wojsk starego NATO, że tak powiem, w tym amerykańskim. I dotyczyło to całej flanki wschodniej. To już jest nieaktualne, bo na różnych polach złamała porozumienia NATO. Ale gdyby jeszcze 5 lat temu powiedzieć, że w Polsce będzie stacjonowało 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, to wielu analityków na Zachodzie by powiedziało, to jakieś szaleństwo, to jest, to by Rosję rozdrażniło, aby już były jakieś prewencyjne formy ataku. A więc zobaczmy, jak zmieniła się sytuacja poziomu bezpieczeństwa flanki wschodniej. Właśnie z powodu tego, że rosyjska agresywna polityka nie okazała się jakimś pojedynczym ewenementem, tylko pewnym procesem, tak? Który został pokazany w Gruzji, został pokazany na Ukrainie, a wcześniej w okresie jeszcze wychodzenia naszego bloku z komunizmu pamiętamy prowokacje w Tallinie i w innych krajach bałtyckich, porwanie funkcjonariusza estońskich tajnych służb przez granicę, szereg innych mniej lub bardziej znanych opinii publicznej rzeczy. I teraz, jakieś dwa lata temu, pamiętam, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w ramach długiego ciągu rozmaitych delegacji mieliśmy przedstawicieli pewnego znanego amerykańskiego think tanku i dyskutowaliśmy różne scenariusze wzmocnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej, nie tylko Polski, bo w ogóle w kwaterze głównej NATO nie lubią, jak pojedyncze kraje NATO myślą tylko sobie. Bardziej im pasuje to, że elementy polskich wojsk są w Rumunii, że wspieramy nie tylko osłoną lotniczą kraje estońskie, kraje bałtyckie, że tu jest współpraca, wymiana, wspólne bataliony, także wsparcie demokracji na Ukrainie w ramach pewnych procedur. I teraz analiza, jaką wtedy przedstawili nam przedstawiciele tego think tanku, mówią tak. Jeśli porównamy stopień sprawności gotowości bojowych jednostek, które są na stałe, z rodzinami, tak jak jest baza Ramstein w Niemczech, a jednostek rotacyjnych, to te rotacyjne mają wyższą gotowość, sprawność bojową. Bo cały czas procedury logistyczne są związane z tym, że przemieszczają się, muszą się przemieszczać, poziom gotowości, poziom wyćwiczenia, poziom mobilizacji itd. I przekonywali nas wtedy, że rozwiązanie rotacyjne, ale stałe, wcale nie musi być gorsze. Jeśli jest wpięte w cały system obronny, całej flanki wschodniej, w sytuacji, gdy różne kraje ramowe starego NATO są krajami w poszczególnych krajach bałtyckich, Polski, to Rumunia jest zwłaszcza istotna w tej układance strategicznie, jakby obecne na poziomie pewnych procedur. I teraz spójrzmy jeszcze na inny wymiar. To jest taki skrót, NATO w ogóle uwielbia mnóstwo skrótów takich wojskowych.
Jeden z nich jest GRP, Graduate Response Plan. Plan stopniowego reagowania. Otóż do czasu może być tak. Rosyjska interwencja w Gruzji nie obudziła ani dowódców, ani analityków, ani polityków NATO. Dopiero pobudka nastąpiła po zajęciu Krymu i po wojnie w Donbasie. Ważnym elementem było zastrzelenie za pomocą rosyjskiej rakiety przeciwlotniczej samolotu pasażerskiego. Uświadomiono sobie, że podstawową słabością NATO jest to, że zareagowanie na jakąś formę agresji wymaga uzgodnień politycznych wielu krajów. Politycy działają pod presją swoich wyborców, wahają się, kalkulują, mają skłonność do konkretorstwa. W związku z tym w ostatnich pięciu latach wypracowano pewne procedury, które by sobie z tym poradziły. I Graduate Response Plan to jest taki plan, który mówi, że gdyby jakiś agresor, tu nie chodzi tylko o Rosję oczywiście, bo to chodzi o modelowe podejście i praktyczne, jakiś agresor wykonał czynność A, to bez uzgodnień politycznych dowództwo NATO reaguje w postaci 1. Jeśli agresor wykona czynność typu B, to automatycznie bez politycznych uzgodnień w ramach Graduate Response Plan dostosowana jest reakcja do tego. Oczywiście te poziomy tych reakcji są tajemnicą, bo przeciwnik, potencjalny agresor nie może wiedzieć dokładnie, gdzie jest próg, jakiego działania, jakiego typu reakcji. Ale nastąpiło wprowadzenie szeregu procedur, których część już została w ramach wspólnych manewrów, nie tylko w Polsce, ale w Polsce chyba największe się odbywały, przetestowana, że jak jest pewien typ zdarzenia, pewna operacja quasi zielono-ludzikowa, to następuje kontroperacja natowska. I teraz, gdyby poziom zagrożenia ze strony Rosji wzrastał, to być może problem tej bazy stałej byłby tak newralgiczny. W mojej obecnej ocenie jako analityka, tamta argumentacja, pamiętam z tego spotkania z amerykańskim think tankiem, była przekonująca. To nie znaczy, że liczbowo ta obecność z poziomu 4,5 tysiąca nie powinna dalej rosnąć. Pamiętam rozmowę z przedstawicielem japońskiego koncernu prasowego Nikkei, który dopytywał się właśnie o perspektywy bezpieczeństwa na flance wschodniej. Bardzo go zaciekawiło. Dla niego najciekawsze w całym tym wywiadzie było to wskazanie, że jak Amerykanie odpuszczą Estonię, to Chiny zajmują Tajwan, to w swoich materiałach tam umieścili. Natomiast on mówi tak, bo wy myślicie tak, że jeśli Rosjanie by zaatakowali i media pokażą, że giną amerykańscy żołnierze, to efekt medialny będzie nieproporcjonalny do ilości wojsk, jakie tutaj stacjonują. Ja mówię, no to jest jeden z wymiarów dzisiejszych konfliktów, tak? Medialny rezonans ewentualnych fizycznych starć może dawać efekty obronne większe niż skala stoczonej potyczki. Ja mam tą przewagę nad profesorem Zybertowiczem, że jestem tylko skromny profesorem Uniwersytetu Łódzkiego i nie muszę zastrzegać, czy jak coś powiem, to reprezentuje cokolwiek, czy jakąkolwiek inną instytucję poza sobą i ewentualnie Uniwersytetem Łódzkim. Ambasady nie będą zwracały uwagę na to, co mówię, raczej będą zwracały uwagę na to, co mówi profesor Zybertowicz. W związku z czym to myślę, że wiele bardziej swobodnie mogę się na ten temat wypowiadać. Ja widzę to pytanie w dwóch kontekstach. Pierwszy to jest związane z, że tak powiem, forsowaniem politycznym ze strony no, głównie Prawa i Sprawiedliwości tej idei Fortu Trump, prawda, że ona może nie wypalić i to będzie miało przełożenie na jakąś politykę wewnętrzną. No, ale ponieważ generalnie pytanie, które dzisiaj jest postawione, czy jesteśmy bezpieczni, nie odnosi się do wewnętrznej sytuacji politycznej, więc ja ten element tego pytania po prostu i zwyczajnie zignoruję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z meritum, to no, trochę się pechowo spada, dlatego że no, pewnie by Państwo woleli, gdybyśmy tutaj z profesorem Zybertowiczem jakoś tak no, na siebie napadli, ale ja się niestety bardzo często, niestety,
zgadzam z tym, co mówi, w związku z czym tutaj jakbyśmy mówili o konstruktywizmie socjologii, no to wtedy by tutaj iskry leciały. Natomiast jeżeli chodzi o to kwestię, czy to musi być baza stała w postaci jakiejś dywizji pancernej, prawda, czy jakieś inne formy rozwiązań, które nam Amerykanie bez wątpienia zaproponują, no to jest tak naprawdę dyskusja na temat tego, jakie scenariusze ewentualnego ataku, no ataku ze wschodu, tak? No mówimy otwartym tekstem, ja to mogę powiedzieć, ataku Rosji, prawda, na Polskę, czy na kraje takie jak Estonia, Łotwa, czy Litwa, czy Ukraina, czy Białoruś, prawda, zajęcie jakiejś Białorusi w przypadku jakiejś tam no, niestabilności po śmierci Łukaszenki, tak? To możemy sobie rozpatrywać tego typu sytuacje. I to, co na przykład się pojawiło niedawno w Rzeczpospolitej, prawda, chyba dzisiaj czy wczoraj, że no, Amerykanie nam zaoferują obecność sił specjalnych, jeżeli rozpatrujemy te scenariusze konfliktu poniżej progu wojny, jak to się bardzo czasami nieelegancko nazywa, albo hybrydowe, też nie lubię za bardzo tego określenia, ale ponieważ ono jest rozpoznawane, więc również trzeba je używać. W takim przypadku użyteczność sił specjalnych jest dużo większa niż dywizji pancernej. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, no, możemy sobie założyć taki scenariusz, że Rosja będzie dążyła do konfliktu, do zajęcia znacznej części terytorium Europy Wschodniej militarnie. Tak? Zawiesimy w pytanie, co to miałoby politycznie oznaczać, jakie zyski miałaby w ten sposób osiągnąć. Moim zdaniem żadne, w związku z czym dlatego, tak jak mówię, ten scenariusz jest mało prawdopodobny. I będzie dążyła do działań no, jakimiś takimi masami wojsk pancernych, zajęcia fizycznie terenu, potem okupacji tego terenu z wszystkimi jak gdyby bolączkami tej okupacji, prawda? Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niewielkie. Z jakiego powodu? Proces modernizacji armii rosyjskiej został zahamowany w wyniku lekkomyślnych działań Rosji na Ukrainie. Proces współpracy na przykład wojskowej między Niemcami a Rosją został właśnie w wyniku działań politycznych i militarnych na Ukrainie przyhamowany, w związku z czym pierwsze pytanie, na jakie należałoby odpowiedzieć, jest takie. Czy armia rosyjska posiada zdolności skutecznego opanowania znacznych mas lądowych w takim konflikcie XIX czy XX-wiecznym przy założeniu kompletnego braku reakcji państw zachodnich, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale takich państw jak Francja, Niemcy, na taki rozwój wydarzeń, prawda? Także wydaje mi się, że takie przywiązywanie się bardzo mocne do tej idei, że my musimy mieć, no nie wiem, jakąś brygadę, ciężką brygadę pancerną, a jak nam Amerykanie przyślą na przykład całą grupę specjalną, czy prześlą, czy przemieszczą, czy na przykład elementy brygady, czy batalionową grupę, tak zwaną batalionową grupę spadochronową, która jest też dużo bardziej, że tak powiem, elastyczna w oddziaływaniu, czy jakiekolwiek inne elementy, które weźmiemy pod uwagę, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Natomiast co do bazy amerykańskiej, no przecież jest budowana baza w Redzikowie. Prawda? No tej bazy w Redzikowie nikt nie będzie burzył. Ona będzie w dalszym ciągu funkcjonowała. Ona jest przygotowywana, prawda? Także jeżeli mówimy o stałej bazie amerykańskiej, no to my ją już w pewnym sensie mamy, tak? I nie ma mowy o tym, żeby była wycofywana. Także z powodów politycznych być może wybrano, że wygodniej jest to przedstawić to jako sukces, jeżeli będziemy mieli no, te widoczne, te ciężkie objawy armii amerykańskiej w postaci no, transporterów opancerzonych, czołgów Abrams i tak dalej, ale bardziej dyskretne, ale skuteczne w różnych bardziej prawdopodobnych scenariuszach oddziały amerykańskie moim zdaniem będą pełniły taką samą rolę odstraszającą, jak tak zwane siły ciężkie. Także tutaj bym się pozwolił odnieść, że tak powiem, do tego drugiego wątku. Dziękuję. I ostatnie pytanie w tej części. Ja pozwolę sobie zacytować panie profesorze, panie Ryszardzie, pana. Teologia polityczna co tydzień. Pół roku temu. Napisał pan tekst, z którego cytat. Polityka administracji prezydenta Trumpa wobec Iranu, jawnie lekceważąca europejskie interesy, osłabia w efekcie relacje transatlantyckie, które są składane w owierze ochrony strategicznych interesów Izraela. Nie może to nie wpłynąć na spójność w ramach NATO. Czy pan to podtrzymuje i jakby pan mógł rozwinąć tą myśl? Automatycznie jako pierwszy odpowiem na to pytanie.
Bardzo miło, że ktoś w ogóle dostrzegł moją skromną twórczość w teologii politycznej co tydzień. Jeśli można, to chciałbym z tego miejsca zachęcić Państwa do zajrzenia we wtorek. W przyszłym tygodniu będzie mój tekst o Wenezueli, ale będzie też Estonia i Tajwan, także się tam wszystko zmieści. Natomiast odpowiadając serio na Pana pytanie, tak, oczywiście ja całkowicie się zgadzam z tą swoją diagnozą, ale ona oczywiście była w pewnym kontekście, prawda? Jeżeli popatrzymy na to zdanie, że tak powiem, bez tego kontekstu umieszczonego w całym moim artykule, no to wychodzi tutaj na to, że jak gdyby no moje stanowisko jest przeciwko prezydentowi Trumpowi i tak dalej, podczas gdy cały tekst jak gdyby pokazywał, w jaki sposób zmienia się, że tak powiem, geometria i napięcia wynikające z rozbieżności interesów. Działania Trumpa wobec Iranu są oczywistym naruszeniem interesów irańskich, europejskich wobec Iranu z powodu takiego, że Europa ma zupełnie inne plany w stosunku do Iranu. Mówię Europa, no mówię głównie o Niemczech, Niemcach, Francji, może Włochach, prawda? Bo inne państwa się tutaj zdecydowanie mniej liczą i że tak powiem, to co jest, ja bym podtrzymał to, co jest powiedziane, ale przecież to jest reakcja, to nie jest akcja. To jest reakcja na przykład jawne lekceważenie interesów amerykańskich w odniesieniu do działań takich obiektów, jak takich partnerów jak Niemcy czy Francja, prawda? Niemcy bardzo często wypowiadali się bardzo krytycznie wobec działań amerykańskich i to nie tylko za administracji Trumpa. Prawda? Także te napięcia, które występują wewnątrz takiej organizacji jak NATO, czy napięcia w relacjach transatlantyckich, nie są bynajmniej obecne i nie są związane z działaniem jakiejkolwiek administracji. Ja sięgnę może do początków, bo to może warto na to zwrócić uwagę. Mamy rok 99, mamy marzec, mamy wejście Polski do NATO 20 lat temu i zaraz później, w kwietniu, zaczyna się konflikt w Kosowie, gdzie działania amerykańskie są w jakiś sposób kontrowane przez wypowiedzi polityków francuskich i wypowiedzi polityków niemieckich, prawda? Tam doszło do takiej sytuacji, że został aresztowany francuski oficer wywiadu, który przekazywał wywiadowi serbskiemu cele nalotów wojsk natowskich, czyli głównie amerykańskich w Serbii, w momencie kiedy go aresztowano i odcięto go od kontaktu ze swoim jakimś tam pewnie kontaktem czy oficerem prowadzącym po stronie serbskiej, skuteczność nalotów natowskich raptownie wzrosła po odcięciu części oficerów francuskich i niemieckich z tego sztabu głównego, gdzie to planowano. Również skuteczność działań natowskich została wzmocniona. Także te napięcia w relacjach transatlantyckich to nie jest kwestia administracji Trumpa, to jest kwestia no, po prostu przesunięć w całym ciężarze, że tak powiem, polityki zarówno w Ameryce Północnej, jak też i w Europie. Rola, no na to trzeba by bardzo wiele czasu poświęcić, żeby to zanalizować, ale przecież Niemcy dążą do usamodzielnienia się, prawda, do wyrwania się spod tej jednak jakiejś tam kurateli politycznej Stanów Zjednoczonych. Francja była krajem zawsze NATO sceptycznym, prawda, przecież to generał de Gaulle wyprowadził Francję ze struktur wojskowych NATO. Czyli mamy lata, przecież jeszcze bardzo dawne lata, czasy zimnej wojny. Tego typu napięcia są normalne. No każde państwo ma swoje interesy, realizuje, postrzega je tak, jak jest to zgodne z tym, co się kiedyś ładnie nazywało racją stanu. Czasami te interesy się sprzęgają i są zbieżne, czasami są rozbieżne. Polityka głównych państw europejskich wobec Iranu i polityka administracji Trumpa wobec Iranu to są w tej chwili rozbieżne polityki, bo oba te podmioty inaczej definiują, że tak powiem, swoje zamierzenia i zyski, które z relacji z tym państwem miałyby osiągnąć. Także tak, to narusza relacje transatlantyckie, ale te relacje transatlantyckie bywały już wcześniej naruszane, a mimo to na to trwało. Prawda? Napięcia na tym tle nie muszą automatycznie prowadzić do całkowitej dezorganizacji funkcjonowania takiej instytucji, jaką jest Sojusz Transatlantycki. Te napięcia będą rosły zresztą i w miarę narastania rozbieżności w interesach różnych podmiotów. Także ja bym w ten sposób może krótko, jeśli tak można powiedzieć, odniósł się do tak swoich własnych słów. Miło mi, że Pan je dostrzegł. Cieszę się, że zostało wskazane, że napięcia między Stanami a ważnymi członkami NATO sięgają dalej, ale nie należy jednak lekceważyć osoby i osobowości Donalda Trumpa jako prezydenta. Ile ja to dobrze postrzegam, Donald Trump, który się polityką międzynarodową specjalnie wcześniej nie interesował, zaczął się je uczyć z kolejności. I gdy dowiedział się, że z jednej strony z Niemcami USA ma ujemny bilans handlowy, a z drugiej strony Niemcy są dalej, będąc najbogatszym
członkiem NATO, z wyjątkiem Stanów. Mają budżet na wojsko daleko poniżej tych 2% i w tych innych bogatych krajach NATO bywa podobnie. To uznał, że to jest nie fair, że oni, że Europa korzysta z amerykańskiego parasola jądrowego, nie tylko jądrowego, a nie wnosząc swojego własnego wkładu. Eksperci amerykańscy zaczęli tłumaczyć ekspertom niemieckim, że to, że pomyślność gospodarcza Niemiec ufundowana jest na bardzo sprawnej polityce eksportowej. To jest polityka gospodarcza wspierana na przykład przez niemiecki wywiad. Jednym z głównych zadań niemieckiego wywiadu jest zabezpieczanie niemieckich inwestycji i transakcji w różnych krajach świata. To jest piękne sprzężenie, zgodne z duchem demokracji, z kontynentu wolnego rynku, piękne sprzężenie instrumentów różnych, prawda? I teraz Niemcy są w stanie być beneficjentem pewnego ładu gospodarczego, który jest podtrzymywany przez Pax Americana. To Amerykanie swoją polityką lotniskowców, swoimi flotami, które przemieszczają się po oceanach, jakby stabilizują ten ład i pewne warunki wymiany gospodarczej, które Niemcy bardzo precyzyjnie, kompetentnie rozczytały i potrafią być beneficjentem tego. I Trump chciałby i ci, którzy są w jego zapleczu myślący podobnie, zaraz, skoro oni dzięki temu, że my jesteśmy krajem USA, który ponosi największe wydatki zbrojeniowe na ziemi, żaden inny kraj nie zbliża się do takiego poziomu finansowania zbrojeń, tworzymy pewne infrastrukturalne warunki do globalizacji, do czerpania zysków z globalizacji. Jak Niemcy z tego biorą zyski, to niech trochę płacą w tą obronność. I inaczej mówiąc, to nie jest jego osobowościowa jakaś histeria czy niechęć do Niemców, a jest pewna racjonalność geopolityczna. Natomiast z drugiej strony mamy z czymś frapującym, bo jak Państwo pewnie wiecie, badania pokazują, że poziom sympatii Niemców do Rosji jest znacznie wyższy niż sympatii do USA. Nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe, czy to jest jakiś kompleks czy wobec siły, czy to jest jakaś odmiana syndromu sztokholmskiego, specyfika mentalności niemieckiej, no bo na zdrowy rozum, jak wobec kraju, który jest krajem demokratycznym, który jest częścią wspólnoty cywilizacji zachodniej, można mieć tak wysoki poziom niechęci przy wysokim poziomie sympatii wobec kraju, który jest autorytarny, niedemokratyczny, nie szanuje praw człowieka, którym uczciwe robienie biznesu nie jest takie proste. Nie wiem, czy kazus byłego kanclerza Schrödera jest tu jakimś kluczem do wyjaśnienia tego wszystkiego, czy on jest tylko symptomem szerszych procesów, ale chciałbym Państwu pokazać, że oczywiście z punktu widzenia Polski te napięcia nie są dobre, musimy je rozpoznawać, ale gdyby na przykład udało się co uzyskać, gdyby w ramach projektu Trójmorza, którego kolejny akcent będzie w czerwcu, w którym projekt to bardzo zaangażowany jest inicjatorem, jeden z głównych inicjatorów jest prezydent Duda, udało się zapewnić niemieckie inwestycje infrastrukturalne, które spowodowałyby, żebyśmy rusztowanie integracji unijnej wzmocnili o taką konstrukcję pionową, północ-południe, bo Unia dotąd się integrowała według szlaków wschód-zachód. I okazało się, że jak spojrzymy od Bałtyku po Adriatyk, to słaba jest infrastruktura kolejowa, drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna. Projekt Trójmorza nie ma być alternatywą wobec Unii, tylko zbudowając dodatkowego kośca Unii. Ale co się okazuje? Że prawdopodobnie bez inwestycji amerykańskich to będzie bardzo trudno przyspieszyć z tym projektem. Gdyby udało się to zrobić, to coś, co z jednej strony Niemców niepokoi, z drugiej strony mogłoby być formą pewnego spoiwa. Bo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. Niemcy wystąpiły i
otrzymały status obserwatora projektu Trójmorze. Niektórzy mówią, no zobaczcie, już Niemcy wszędzie rozdają karty, a ja to interpretuję inaczej. Dopóki ten projekt nie mógł się wzbić nad ziemię, dopóki biegł jak kura po ziemi i był słaby, to Niemcy to lekceważyły. Gdy zorientowały się, że różne kraje tej strefy Trójmorza widzą korzyści zbudowania dodatkowego rusztowania integracji europejskiej, zobaczyły, że nie mogą być z boku, bo to jest nieefektywna polityka. Więc ja bym traktował to przystąpienie przez Niemcy do roli jakby stałego uczestnika, ale nie członka tego projektu, jako sukces tego projektu. Wskazanie jego wagi i bym widział tutaj w dłuższej skali poprzez inwestycje amerykańskie znalezienie jednak sposobu, żeby w jakiejś formie te napięcia niemiecko-amerykańskie, które z punktu widzenia długofalowego bezpieczeństwa Polski nie są niczym dobrym i z punktu widzenia Europy też nie są niczym dobrym. Bo przecież one powodują, że Amerykanie są podatni na pewne posunięcia chińskie. Gdyby udało się te relacje z Unią, gdyby Unia wybrała taką ścieżkę reformy, która by przy okazji poprawiła relacje transatlantyckie i gospodarcze, i kulturalne, i inne, to myślę, że to byłoby dla całego ładu globalnego. Dziękuję za te odpowiedzi. Proszę Państwa, doszliśmy do godziny i teraz chciałbym Państwu oddać głos. Kto pierwszy chce zadać pytanie swoje? Bardzo proszę też o zadawanie krótkich pytań i nie wypowiadanie się tak w okolice 10 minut, bo chodzi o pytania. Chciałem tylko pociągnąć wątek cyberbezpieczeństwa w wymiarze społecznym. Chodzi o naszą podatność na fake newsy, na serwisy internetowe podające fałszywe wiadomości. Kiedy patrzymy na rankingi oglądalności i rankingi długo czasu obecności w serwisach, to te serwisy fake newsowe w Polsce biją rekordy popularności, rekordy odwiedzin. A drugie pytanie składa się z dwóch części, a to łączy się tak naprawdę. Chodzi o zagrożenia niemilitarne, globalne, które nie są przypisane do żadnego z państw. To chodzi o klimat. Tutaj było pytanie w dyskusji facebookowej czy twitterowej Wojtka Makowskiego. A moje dodaję do niego zagrożenie terroryzmem, w tym sponsorowana poniekąd przez Rosję powrót talibów na scenę gry geostrategicznej. Talibowie w Afganistanie po naszej interwencji dzisiaj znowu są uczestnikiem gry i najprawdopodobniej będą głównym uczestnikiem rządu afgańskiego. Czyli terroryści, nie przypisani notabene do Afganistanu, żeby było jasne, mogą nam destabilizować otoczenie europejskie, tym także nasze. Ja raz. Skoro ja odpowiadam pierwszy na poprzednie pytanie, to może krótkie są, tak? Kurtuazja tu wymagała. Serwisy fake newsowe, portale stworzone tylko po to, żeby zarabiać na klikalności, to odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce. A jeśli nie mylę, w żadnym kraju nie ma problemu na fake newsy i rozmaite koncepcje, pomysły projektu, to pozostają raczej jako ideje, a nie jako skuteczne działanie. I oczywiście kto chodzi w różnych polach internetu, dobrze to widzi. Gdy ja na Twitterze linkuję, czy na Facebooku jakiś wywiad ze mną, czy jakiś tekst, na przykład obszerniejszy, to zanim jeszcze ktokolwiek jest w stanie przeczytać ten tekst, bo powiedzmy jego przeczytanie wymaga minimum 5 minut, to on już ma lajki albo złośliwe wrogie komentarze. Więc wiadomo, dotyczy oczywiście to wielu innych autorów, że to robią sympatycy i wrogowie, a nie ludzie, którzy odnoszą się do jakiejś treści. A jak są czasami komentarze, one są na poziomie gimbazy. I gdy ja grzecznie próbuję na przykład poprosić, albo żeby skonkretyzować tych zarzut czy coś, to
No, ta hipoteza gimbazy się bardzo szybko potwierdza, więc problem, co zrobić z tym info zgiełkiem, to jest osobny problem i nie wiem, czy w kontekście NATO moglibyśmy tutaj coś kreatywnego powiedzieć. W scenariuszach natowskich oczywiście rozważane są sytuacje, w której ocieplenie klimatu w Afryce spowodowałoby wielusetmilionowe ruchy migracyjne na północ. Pamiętam, w 2008 roku byłem na takim sympozjum szkoleniowym w Izraelu i tam wystąpił demograf, znany demograf izraelski, ekspert rozmaitych instytucji międzynarodowych i opowiadał dynamikę demograficzną. W 2008 roku nikt o tych falach migracyjnych, które ostatnio miały miejsce, nie słyszał i powiedział na przykład, że jest różnica 20-krotna poziomu życia między Strefą Gazy a Izraelem i jednocześnie różnica dzietności kobiet palestyńskich w porównaniu z dzietnością kobiet izraelskich, w drugą stronę, że tak powiem, działająca. I on mówił, że kwestią, że czysta mechanizm demograficzny musi generować pewne konflikty i to ciśnienie przez Morze Śródziemne będzie miało miejsce. I mam nadzieję, że w NATO, które będą miały te koncepcje, które mówią, że z wyprzedzeniem będzie musiała być podejmowana polityka ingerencji jakiejś na miejscu. Ja nawet napisałem po rozmowie z jednym z generałów uczelni natowskiej, który powiedział, że jak Europa nie zainicjuje jakiejś formy altruistycznego neokolonializmu, czyli jakiejś formy pośredniego zarządzania pewnymi procesami w krajach Afryki, to nie poradzimy sobie z zagrożeniami. Że on wyraźnie jakby prowadził tę rozmowę przy okazji pewnej konferencji, która odbyła się w jednej z uczelni wojskowych, rozmowy potem w kuluarach, sądzę, żebym podzielił się jego przemyśleniami, że dopóki mamy pole, my jako Europa, jako NATO mamy pole manewru, trzeba zainicjować jakieś przedsięwzięcia, nawet jakby wyglądały niepoprawnie politycznie. Bo one z wyprzedzeniem, inaczej mówiąc, środki zaangażowane tam na miejscu, w jakiejś formy korekt instytucjonalnych, już nie mówię o materialnych, bo to jest oczywista pomoc materialna, budującym na przykład, byłyby o wiele skuteczniej wydane niż inne. Problem Rosji w grze. Rosja jest krajem wewnętrznie zdezorganizowanym. Bez żadnego pomysłu na reformę gospodarczą, bez żadnego pomysłu na wyjście z zapaści demograficznej, bez żadnego pomysłu na obniżenie poziomu konfliktów społecznych, bez żadnego pomysłu na degradację więzi społecznych. Gdy jakieś 10 lat temu w jakiejś dyskusji Piotr Gliński powiedział, ja się w ogóle zastanawiam, czy Rosja jest społeczeństwem, to najpierw obruszyłem się na tą tezę, a potem mówiłem, jeśli społeczeństwo oznacza pewien minimalny poziom integracji, solidarności, wzajemnego wsparcia, poczucia odpowiedzialności za inne grupy społeczne, to pytanie, jak się przyjrzymy, co się dzieje w Rosji poza metropoliami, jest bardzo zasadne. Tam jest wysoki wskaźnik gospodarstw bez bieżącej wody jeszcze. Nie pamiętam, te liczby chyba były dwucyfrowe. Ale teraz powstaje pytanie, jak kraj w takiej wewnętrznej zapaści może być tak istotnym podmiotem na arenie międzynarodowej? Dzięki temu, że zdefiniował taki sposób wydatkowania swoich zasobów, że każda władza, nawet najbardziej inteligentna, dojrzała i proceduralnie, instytucjonalnie ukształtowana najlepiej, jest w stanie jednocześnie monitorować skończoną liczbę procesów. I oni wybrali, że będą monitorowali poprzez trybie wywiadowczym, w trybie wojny informacyjnej, w paru innych trybach, pewne procesy na arenie międzynarodowej i poprzez pewne formy aktywności międzynarodowej będą budowali legitymizację wewnętrzną. Stosując instrument fałszywej dumy.
nie oddamy żadnej Wyspy Koryńskiej, Japończykom chęć im się należy. Pokazujemy, że trzeba się z nami liczyć w rejonie Bliskiego Wschodu. Pokazujemy, że możemy zmanipulować wybory kampanii prezydenckiej w Stanach, że możemy wywrzeć wpływ na referendum brexitowe. W ten sposób budujemy legitymizację wewnętrzną, nie rozwiązując problemów, wyzwań rozwojowych społeczeństwa. Okazało się, że tak można i że to może być skuteczne, ale wydaje się, że perspektywa rozwojowa tego nie przekracza chyba jednak jednego pokolenia utrzymania wydajności tej polityki. I wreszcie problem z terrorystami. Pamiętam, gdy na porządku dziennym jeszcze przed wyborami 2015 roku był problem, czy Polska powinna wziąć na siebie ciężar nieodpowiedzialnej decyzji podjętej bez konsultacji z innymi członkami NATO, pani kanclerz Merkel. To rozmawiałem z ekspertami z tajnych służb, którzy zajmują się przeciwdziałaniem terroryzmowi. Oni mówili, spróbuj sobie wyobrazić warunki skutecznego przeprowadzenia operacji terrorystycznej. Jeśli jest otoczenie społeczne, w którym możesz być trudno widzialny, w którym ci powie, jak wynająć mieszkanie z miejsca, gdzie będzie optyczna kontrola całego skrzyżowania w dużym mieście, jak przewieźć pewne ładunki, jak wykonywać zakupów, nie zwracając uwagi na pewne rzeczy. Jak tej tkanki społecznej nie masz, to prawdopodobieństwo przeprowadzenia zamachów jest znacznie, znacznie mniejsze. I otóż ci muzułmanie, którzy są w Polsce, są z nami od wieków, są dobrze zintegrowani, nie kontestują tego ładu kulturowego, w którym funkcjonują i nie dają wsparcia dla ugrupowań islamu skrajnego. I dopóki w jakichś innych poziomach procesu politycznego nie uda się zredukować zagrożenia terroryzmem islamskim, to polityka selektywnego przyjmowania imigrantów z tych kultur, które są nam bliskie, z tych kultur, które się z naszą jakoś synchronizują, jest właściwą polityką. Proszę zwrócić uwagę, że na świecie codziennie jest ileś zamachów terrorystycznych, o których w ogóle nie wiemy. Dlaczego o nich nie wiemy? Bo większość z nich robią islamiści w krajach islamskich. Radykalne, agresywne odłamy islamu walczą z innymi, czasami no właśnie takimi pokojowo nastawionymi nurtami islamu. Codziennie są ludzie zabijani, niewinni ludzie są wysadzani w powietrze, gdy nie dotyczy to Europejczyków i interesów świata zachodniego, w ogóle o tym nie wiemy. Większość zamachów terrorystycznych jest realizowanych przez muzułmanów w krajach islamskich. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ważna rzecz, zagrożenie o charakterze poza jednomyślnie militarnym, prawda? I myślę, że powinniśmy na to zwracać uwagę, dlatego że ile ja sobie pozwoliłem postawić taką, no może wyzywającą tezę, że pod względem militarnym jesteśmy bardziej bezpieczni ze względów na częściowe, że tak powiem, brak realnych możliwości oddziaływania militarnego z powodów politycznych bardziej niż z powodów wojskowych, od razu chciałem o tym powiedzieć, o tyle jesteśmy dużo bardziej namacalnie narażeni na różnego rodzaju zagrożenia związane z tym rozumieniem bezpieczeństwa nie tylko i wyłącznie przez kategorię, przez pryzmat wojskowy. Jak się uczy bezpieczeństwa studentów właśnie, no to się mówimy o takich trzech podstawowych rzeczach. Tak? Pierwsze to, że bezpieczeństwo to jest proces, a nie stan. Czyli krótko mówiąc, ten poziom bezpieczeństwa może rosnąć, może wzrastać, może maleć w zależności od, że tak powiem, wpływu różnorakich czynników. Drugi element to jest taki, że to bezpieczeństwo nie jest binarne, to znaczy nie jest tak, że jesteśmy bezpieczni albo jesteśmy krańcowo w niebezpieczeństwie, tylko jest stopniowalność tych zagrożeń, prawda? Różne poziomy tego zagrożenia.
I trzeci element, no to jest, że jest bardzo wiele obszarów, które kiedyś nie wchodziły w skład na przykład takiego zainteresowania tak zwanych nauk o bezpieczeństwie, które weszły ze względu na to, że po prostu nasza cywilizacja rodzi tak daleko zależność od skomplikowania, że tak powiem, różnych funkcjonowania, różnych instytucji, nie tylko w sensie społecznym, ale także w tym technologicznym, że nasze życie jest po prostu wystawione na szwank. Od razu Państwu podaję taki przykład, blackout w Wenezueli, proszę zwrócić uwagę, prawda? Dezorganizacja życia społecznego przez wyłączenie prądu w takiej aglomeracji jak Caracas i na znacznych połaciach Wenezueli. To prosta sprawa, tak? Jak gdyby, no co to jest, to tylko nie ma światła, tak? Ale co za tym idzie? Za tym idzie oczywiście ten looting, czyli, prawda, no, grabież, która się odbywa, destabilizacja społeczna, nie tylko polityczna, w związku z czym jest to bardzo istotne. Więc bardzo, bardzo, bardzo cenne pytanie. I teraz trzy takie wątki, które były tutaj poruszone. Pierwszy to jest wątek fake newsów. Co do fake newsa, to mamy takie, jak gdyby, można powiedzieć, do tego można podejść, zaproponuję dwa sposoby. Pierwszy to jest generalnie problem o charakterze cywilizacyjnym. Ponieważ ja w odróżnieniu chyba od profesora Zobertowicza nadal jestem czynnym nauczycielem akademickim, w związku z czym na obszarze tych kilkunastu lat, które upłynęło od czasów, kiedy ten poziom, że tak powiem, wpływu internetu na świadomość społeczną i świadomość indywidualną był dużo mniejszy, obserwuję daleko idące zmiany, bo jaka jest różnica? Studenci, to nie jest w dużej mierze nie jest ich wina, a no w jakim sensie chcę ich usprawiedliwić, nie potrafią rozróżnić informacji prawdopodobnej od kompletnie nieprawdopodobnej. Nie potrafią odróżnić źródła, które ma jak gdyby no jakieś tam pozory przynajmniej wiarygodności, od kompletnie niewiarygodnego, którym ludziom, że tak powiem, z mojego pokolenia, no jak gdyby no to od razu widać, tak? Jak się czyta, czy jak się popatrzy nawet czasami na nazwę tego źródła, to od razu wiadomo. W związku z czym jest to oczywiście problem o charakterze cywilizacyjnym, więc też można by się odnieść do tego wątku. Drugi element to jest oczywiście wykorzystywanie fake newsów do manipulacji społecznej, prawda? Do kształtowania postaw określonych i poprzez fake newsy można kształtować takie postawy, które będą prowadziły do destabilizacji. Tego typu przykłady również mieliśmy już przy okazji różnego rodzaju działań o charakterze niemilitarnym, gdzie można zdestabilizować czy przynajmniej jakiś fragment państwa, nie zrzucając tam jakiejś grupy spadochronowej, która wysadzi tam generatory prądu i tak dalej, tylko wypuszczając w internecie masę informacji, które ludzie uznają za prawdopodobne, ale to ich skłoni do działania, prawda? No bo ten element działania jest tutaj istotny. Postawa, która prowadzi do działania społecznego. Oboje jesteśmy socjologami, więc jakby tutaj ten język jest chyba przez nas dzielony. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia o charakterze terrorystycznym, to też ja bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo to jest generalnie moja specjalność naukowa jakby od jakiegoś czasu, już dość dłuższego. I ja tutaj chciałbym dodać taki element. Oczywiście te zagrożenia o charakterze terrorystycznym mają zagrożenia o charakterze po pierwsze niskiej intensywności i o bardzo dalekiej asymetrii, ale niestety spotkanie odbywa się dnia 15 marca. Jeżeli Państwo mieli okazję zajrzeć i czas zajrzeć do newsów, to wiedzą Państwo chyba dobrze, co się stało w Christchurch w Nowej Zelandii w nocy, czy rankiem dzisiejszym, prawda? Doszło do zamachu terrorystycznego, w którego śmierci, przynajmniej jak wchodziłem na tą salę, poniosło 49 osób, a ponad 30 było rannych. Proszę zwrócić uwagę, Nowa Zelandia, down under, tak? Koniec świata, populacja muzułmańska 1%. Brak napięć takich, jakie są widoczne we Francji, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii na tym tle, prawda? I mamy taką sytuację, że wchodzi człowiek, który się uznaje, że tak powiem, kontynuatora idei Breivika, ile oczywiście te informacje są w tej chwili, że tak powiem, sprawdzalne. I co ten człowiek robi? No wchodzi i zabija przy użyciu no, karabinku automatycznego czy półautomatycznego no, dziesiątki ludzi, tak? A resztę rani. To się może zdarzyć wszędzie. Breivik był takim, Norwegia, prawda? No, dobrze zorganizowane pokojowe społeczeństwa. Jak się pojawił Breivik, to nagle się pojawiło, o Boże, jak to mogło być możliwe, że w takiej Norwegii, w tak miłym, sympatycznym, dobrze zorganizowanym kraju może się coś takiego zdarzyć. Mamy przykład Nowej Zelandii. Tego typu konflikty są przenoszone. Dlaczego? Dlatego, że to jest konsekwencja globalizacji. Globalizacja to jest no, między innymi taki trywialne określenie, Państwu podam, to jest oczywiście skurczenie przestrzeni czasu. Skurczenie przestrzeni czasu, konflikty przenoszą się w miejsca, w których mogłyby wcześniej nie istnieć. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają dostęp do idei w każdym miejscu, w którym się znajdują, w którym mają dostęp do sieci. Nie ma znaczenia, gdzie się podłączymy do sieci, mamy dostęp do idei, która może pobudzić nas do działania o charakterze przemocowym.
kolejne już, żeby też troszeczkę dać Państwu też szansę na kolejne pytanie, ale taki przykład. Słyszeli Państwo o wypadku, który miał miejsce we Wrocławiu, gdzie nożownik Kurd zabił Turka. Jeżeli potwierdzą się informacje, że to było na tle jakichś tam konfliktów politycznych czy etnicznych między Kurdami a Turkami, to proszę zwrócić uwagę, mamy dzisiaj, na razie nie zwracamy na to uwagi, bo jakiś Kurd pchnął śmiertelnie nożem Turka, ale czy nie możemy sobie wyobrazić takiej sytuacji, że pod turecką kawiarenką, czy pod tureckim barem, czy pod tureckim kebabem w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym miejscu Kurdowie nie podłożą ładunku wybuchowego, który zabije dodatkowe osoby, albo vice versa, bo to przecież może działać również w drugą stronę, że w odwecie Turcy podłożą taką bombę pod lokalem, który należy do Kurdów. Przecież oni bardzo dobrze wiedzą, które należą do kogo i gdzie się spotykają. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że tego rodzaju zagrożenia o charakterze pozamilitarnym musimy rozpatrywać jako bardzo realne i oczywiście państwo w odpowiedni sposób, a także społeczeństwo musi się do tego typu zagrożeń przygotowywać. Także tak bym to, jeśli można powiedzieć, drugi temat zamknął. Natomiast kwestia Rosji to jest kapitalne. Mamy do czynienia właśnie z tym takim elementem. No, może Rosja nie jest za dobrym społeczeństwem, natomiast w dalszym ciągu instytucje państwowe, które są w tych newralgicznych miejscach bardzo mocno widoczne, prawda? Wojna informatyczna czy wojna informacyjna, dwa różne koncepty, nawiasem mówiąc, niezależnie od tego, co się dzieje we Władywostoku czy gdzieś tam w jakiejś wsi Syberii, to przecież nie wieś w Syberii decyduje o tym, co jest wypuszczane w sieci, tylko jakieś budynki, które się znajdują w Sankt Petersburgu czy w Moskwie. No mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy silne państwo rosyjskie, które zaniedbuje jak gdyby no, rzeczywiście rozwój społeczno-gospodarczy swojego, przepraszam za określenie, interioru, natomiast nie zaniedbuje w żadnym stopniu oddziaływania zewnętrznego, o czym już profesor Zybertowicz mówił, bo to jest Syria, to jest oczywiście Ukraina, to jest także Wenezuela i to są inne miejsca, Libia i no wiele, wiele innych moglibyśmy tutaj wymienić. Także tyle, jeśli można powiedzieć z mojej strony w tym zakresie. Świadowski, Radowski. Jeżeli pozwolicie Państwo, to chciałbym zwrócić uwagę na bezpieczeństwo z mojego punktu widzenia, jak ja widzę bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo społeczeństwa, bo dla mnie to jest istotna różnica, bezpieczeństwo państwa, a bezpieczeństwo jego obywateli. Może być państwo bardzo bezpieczne, suwerenne, niezależne, zamożne, mieć wysokie PKB, małe bezrobocie, a społeczeństwo może być bardzo, czuć się niebezpiecznie, może wręcz uciekać z danego kraju, może wręcz nie chcieć do niego wracać. Także istotna jest różnica. I teraz pytanie, czy bezpieczeństwo, czy właśnie jeżeli społeczeństwo nie czuje się bezpieczne, czy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa? Bo możemy mieć, pamiętamy, PRL miał wielką armię, wszystko miał w swoich rękach, cały majątek narodowy, miało suwerenną, no niezbyt suwerenną politykę, ale bezpieczne granice i wydawało się, że bezpieczne jest. Okazało się, że się rozleciało w pył, tak? Bo społeczeństwo nie czuło się bezpiecznie w tym kraju, było biedne. Dzisiaj też mówimy o wysokim PKB, nie zwracamy uwagi na wysokość PNB, czyli produktu narodowego brutto. Nie zwracamy uwagi na to, że obywatele, praktycznie Polacy, polska gospodarka jest jak po wojnie. Wszystko jest w rozsypce. Nasz handel to jest, odbywa się na placach. Nasza praca, nasze warsztaty to są gdzieś po stodołach. Nasze, no, są oczywiście większe firmy, którym udaje się trochę żyć. Pan profesor się za głowę łapie. Co ja tu przedstawiam taką sytuację straszną, ale niestety to bezpieczeństwo... Amerykańska gospodarka się w garażach rozwija, no to jest straszne. W garażach jakieś Apple zakładają, IBM-y czy inne rzeczy. Straszne, jest w jakichś shopach garaż. No to wszystko, jeżeli ktoś z panów mi odpowie, no mówię, chodzi mi o to, czy bezpieczeństwo obywateli. No to poczucie raz, bezpieczeństwa ma wpływ. Końcówką to się chwyciłem za głowę, natomiast pan wskazał na ważny paradoks gospodarki i demokracji. I niedawno byłem na spotkaniu z Robinem Aleksandrem, niemieckim dziennikarzem, który opisał jakby niejako dzień po dniu zachowanie się kanclerz Merkel w czasie tego kryzysu imigracyjnego. I w tej dyskusji w Polsce mówi, zobaczcie, co się w Niemczech dzieje. Gospodarka się dobrze rozwija.
stan finansów publicznych jest wyśmienity. Żyjemy w warunkach bezpiecznych. Poziom bezrobocia jest niski. Poziom konsumpcji wysoki jak nigdzie, a poziom społecznego i politycznego niezadowolenia strasznie wysoki. Podobnie jest w Polsce, zobaczcie. Mamy rozwój gospodarczy, mamy wolność, swobodę przemieszczania się, swobodę podejmowania działalności gospodarczej, masę plusów, niski poziom bezrobocia, dobry poziom bezpieczeństwa publicznego i tak dalej. Ale poziom konfliktów, frustracji społecznej bardzo wysoki. A oczywiście to jest częściowo związane, że ten rozwój gospodarczy w obu krajach, wielu innych, jest w wyniku zastosowania nowych technologii, które tak zdynamizowały życie społeczne, że ludzie utracili poczucie rozumienia świata wokół nich. Utracili poczucie kontroli nad warunkami swojego życia i jakby mają wrażenie, że proces polityczny, przemiany ich preferencji w decyzje polityczne jest jakimś chorym procesem, mimo że nigdy tak duża liczba Polaków w dziejach nie żyła w takim poziomie dostatku i swobody konsumpcyjnej jak teraz. Nigdy Polacy nie mieli takiej podmiotowości konsumenckiej jak teraz. Otóż to fake newsy między innymi, wojna informacyjna prowadzona nie tylko przez obcy kraje, ale wojny informacyjne prowadzone między wielkimi korporacjami przyczyniają się do poczucia chaosu i niskiego poczucia tego bezpieczeństwa społecznego. Z tą częścią pana diagnozy się tutaj zgadzam. Zgadzam. I oczywiście polska gospodarka ma swoje słabości, ale chyba jednak gdzie indziej bym je lokował tu, gdybym chciał mieć kompetentny ogląd, to do pana Ireneusza Jabłońskiego bym się raczej zwrócił jako do człowieka, który procesy gospodarcze dość głęboko rozumie, ale uświadommy sobie tą paradoksalność, że ino nie dotyczy tylko Polski, tak? Cywilizacja Zachodu przyniosła dostatek i bezpieczeństwo, a wolność od chorób i wielu utrapień, jakiego nigdy ludzkość nie miała i większość ludzkości nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie miała. A mimo to rozmaite trendy radykalne się nasilają. Podatność na demagogię, na skrajne absurdy, na te fake newsy, kretynizmy jak pożar w buszu się przemieszczają. Ja właśnie chciałem się odnieść do tego, że te niektóre elementy oczywiście mają charakter spontaniczny, prawda? Natomiast ja odnoszę takie wrażenie, tak? To trzeba było bardzo głęboko zanalizować i podać też tego typu przykłady, bo nie miejsce tu i czas. Mam takie wrażenie, że niektóre rzeczy są ewidentnie, że tak powiem, generowane z zewnątrz, tak? Różnego rodzaju podziały społeczne, różnego rodzaju napięcia społeczne. Oczywiście one są normalne, bo każdy socjolog zdaje sobie sprawę z tego, że zwłaszcza w pluralistycznym społeczeństwie, szczególnie w sytuacji rozwoju gospodarczego i demokracji będą bardzo różnego rodzaju postawy, poglądy itd., itd. Natomiast oczywiście pewne ziarna destabilizacji są siane z zewnątrz. Ja nie mówię, że wszystko, żeby tutaj nie wyjść na taką osobę, która tam widzi gdzieś tam zawsze jakąś tajną rękę i nic spontanicznego. Nie, raczej odwrotnie, pewne procesy spontaniczne są wykorzystywane i w odpowiedni sposób popychane, żeby ten poziom, że tak powiem, konfliktu społecznego podnosić. Dlaczego? Dlatego, że to osłabia wewnętrznie, osłabienie wewnętrzne społeczeństwa ma bezpośredni wpływ na państwo. No to odpowiem panu wprost na to pytanie, tak? Oddziaływanie na społeczeństwo, to oczywiście nie są dokładnie tożsame idee i byty, państwo i społeczeństwo, ale są wzajemnie powiązane i uderzenie w jedno daje efekt w drugim i vice versa. Uderzenie w państwo odbija się przecież na społeczeństwie przez słabe państwo, które nie potrafi zdefiniować, a co dopiero mówić swoich interesów, powoduje, że interesy społeczeństwa nie są chronione. Problem jest największy, czasami społeczeństwo nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy, że tak jest, bo nie potrafi rozpoznać tego typu elementów. Także tyle bym, że tak powiem, wprost odpowiedział się, ale tutaj widzę, że tutaj pan chyba chciał zadać pytanie, tak? Dobrze, otrzymałem mikrofon, to pozwolę sobie zadać pytanie. Michał Stępiński. I od razu podkreślę, że szanowni prelegenci sprowokowaliście mnie do tego pytania.
Przez wszystkie wasze wypowiedzi przewijał się taki wątek. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO, bo jesteśmy bezpieczni. Im będziemy bezpieczniejsi, tym NATO będzie ogólnie silniejsze. Bywało bardzo różnie, było wiele kryzysów w NATO, ale NATO przetrwało i prawdopodobnie NATO nadal będzie trwało. A ja pozwolę sobie wystąpić w roli adwokata diabła i prosiłbym, mam propozycję, spróbujmy wyjść ze strefy komfortu. Jeżeli jest taka możliwość, ażebyśmy przyjęli założenie, NATO się rozpadło, przestało istnieć, nie ma NATO. Czy mógłbym, czy moglibyśmy spróbować w ogóle? Nie idę na to, ponieważ jako socjolog ja mogę sobie snuć czarne scenariusze. Tak. Jako analityk pracujący dla państwa, to ja te czarne scenariusze snuję na wewnętrznych seminariach Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mając dostęp do informacji niejawnych, bo wyobraźmy sobie, że nagle relacja z tego spotkania, doradca prezydenta snuje czarne scenariusze, który jeden czarniejszy od drugiego. To byłoby po prostu nieodpowiedzialne. Tak samo jak nieodpowiedzialne byłoby, gdyby w instytucjach państwa brakowało osób i miejsc, gdzie takie scenariusze są rozważane. Ja rozumiem, że pan profesor nie może odpowiedzieć na to pytanie, a czy mógłbym poprosić profesora Machnikowskiego jako osoby, która, jak podkreślił, nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie jest wiązana z żadną instytucją państwową. Tak, poza uniwersytetem oczywiście. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, To jest podejście, które zostało wprowadzone chociażby przez profesora Kleina ze Stanów Zjednoczonych, który podkreśla, ażebyśmy mogli coś dobrze ocenić, to wyjdźmy ze strefy komfortu. Po prostu nie uzasadniajmy naszego stanowiska, dlaczego ono jest dobre, tylko przyjmijmy, że się nie udało. I krótka notka w serwisach. Co się stało, że na to się rozpadło? Dobrze, drogi Michale, ponieważ to patrzę, mam wystarczająco, żeby odnieść się do tego. I rzeczywiście może ja się odniosę, bo mnie jest chyba pod tym względem dużo łatwiej, tak? Tak jak już wcześniej to mówiłem. Ja nie chciałem tworzyć takiego wrażenia, że my żyjemy w strefie komfortu, dlatego że tak zwanych wyzwań dla bezpieczeństwa i niebezpieczeństw wokół nas jest wystarczająco dużo. Jedne są bardziej prawdopodobne, inne są mniej prawdopodobne. Które nieprawdopodobne się zrealizują, a które prawdopodobne się nie zrealizują, to jest osobna bajka, bo z punktu widzenia na przykład mnie jako studenta prawdopodobieństwo, że w 99 roku wstąpimy do NATO, a zaczynałem jeszcze w czasach PRL-owskich, było ono bliskie zero, a potem się okazało, że wyniosło ono już po marcu 100%, prawda? Także pomijając jak gdyby tego typu elementy. Ja nie chcę snuć takiego scenariusza, co by było, gdyby nie było NATO, tylko próbował dość w inny sposób, jak to by się mogło stać, żeby NATO nie było, tak? W ten sposób. Właśnie o to mi chodziło. Z czym my mamy do czynienia, jeżeli chcemy powiedzieć, że rozpada się, bo czym jest NATO, tak? Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na takie pytanie. No to jest sojusz militarny, prawda? To jest pewnego rodzaju organizacja Traktatu Północnoamerykańskiego. Taka jest dokładnie nazwa. Podpisano traktat i stworzono organizację do implementacji zapisów tego traktatu, prawda? Podstawowym funkcją NATO jest zapewnienie bezpieczeństwa państw, które się do tego sojuszu zapisują. No oczywiście w głównej wymiarze militarnego, ale no od jakiegoś czasu, prawda, nie tylko ten wymiar militarny jest istotny. Czyli mamy sojusz wielu państw, które podpisały dokument, doprosiły potem następnych, które ten dokument podpisały i tak dalej, i tak dalej. Sojusz się oczywiście no, tworzy różnego rodzaju plany, jest organizacja, tworzy się wspólne ćwiczenia wojskowe i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie wyobraźmy, jaka jest sytuacja możliwa, żeby do czegoś takiego, żeby do rozpadu doszło.
No, jest tylko jedna taka możliwość, totalna dekompozycja ładu międzynarodowego, takiego jak go dzisiaj znamy, czy lekkiego bezładu międzynarodowego, to bym to określił, bo ja bym dzisiaj nie mówił o ładzie międzynarodowym, tylko raczej lekkim takim bezładzie i lekkiej anarchizacji tego ładu międzynarodowego, ale też bez przesady, bo ten Pax Americana, który tutaj już jakby był wspomniany, w dalszym ciągu funkcjonuje, tylko on się oczywiście przekształca. Przekształca się dlaczego? Dlatego, że no, Pax Americana to był hegemoniczny porządek, który nastąpił po zejściu ze sceny Związku Radzieckiego, tak? W roku 80, w latach 89-91, kiedy w 91 roku nie mieliśmy challengera, nie mieliśmy jakiegoś państwa, które byłoby w stanie rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Taki challenger się oczywiście pojawił i tym challengerem są Chiny, to nie jest Rosja w tej chwili, prawda? No, Amerykanie między innymi dlatego ignorują wojskowe zagrożenie ze strony Rosji, bo z punktu widzenia, że tak powiem, amerykańskich, Rosja nie jest w stanie militarnie w znaczący sposób oddziaływać na Stany Zjednoczone przede wszystkim, prawda? Zakłada się przewagę praktycznie wszystkich systemów, nie ilościową, ale jakościową, która tą ewentualne braki ilościowe jest w stanie zmobilizować. Na przykład samolot F-35 jest dużo lepszy niż jego nieodpowiednik, no, zbliżony od rosyjskiego, tak? Jak gdyby, no, broń inteligentna jest lepsza niż rosyjska i tak dalej, i tak dalej. Systemy komunikacyjne są lepiej zabezpieczone i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym oczywiście pojawienie się, wyłonienie się takiego challengera, jakim są Chiny, wpłynęły na rwanie się tego elementu ładu międzynarodowego. Ale gdzie rzeczywiście się ten ład międzynarodowy rwie? No, on się rwie na Pacyfiku i on się rwie, że tak powiem, poza sferą europejską, tak? Dlatego, że Chińczycy są bardzo ostrożni na tym styku transatlantyckim, tak to nazwijmy, w taki sposób. Jedyna możliwość dezintegracji to jest dezintegracja, która ma charakter jakiegoś rozpadu wewnętrznego, społecznego, społeczeństw zachodnich, tak? I to jest możliwe. Takie scenariusze są generalnie rozpisywane, tylko że tak powiem, okres czasowy tej realizacji konsumpcji tych scenariuszy wykracza okrąg czasowy, który moim zdaniem uprawnia kogokolwiek do snucia jakichkolwiek prognoz. Moim zdaniem tutaj padło takie pytanie, czy polski rząd ma strategię na 25 lat. Ja bym bardzo chciał, żeby miał na 5 lat. 25 lat to jest w naszych czasach kompletnie niewyobrażalny horyzont czasowy. Przy zmianach nie całkiem. Inicjatywa Baltic Pipe, czyli tak, sprowadzania w Polsce surowców z kierunku niewschodniego, to jest inicjatywa w takim właśnie horyzoncie czasowym. Tak. Tak? Więc są plany w tym zakresie. I ona jest bardzo zaawansowana. Tak, w pewnych elementach to są pewne elementy stałe, które jak gdyby nie ulegają zmianie. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, jakie technologie będą za 25 lat. No, proszę sobie wyobrazić świat z roku 94. Nie ma Facebooka, nie ma Twittera, nie ma fake newsów, nie ma tego, nikt nie zagląda ciągle, nie chodzi przez przejście dla pieszych, patrząc w to i wchodząc pod tramwaj. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie świat wyglądał za 25 lat. Studenci wtedy czytali książki. Tak, właśnie, studenci czytali książki, chodzili do bibliotek, wypożyczali, nie dawało mi się ksero i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ten świat za 25 lat i więcej jest dla mnie, no, jak gdyby kompletnie nie, znaczy, oczywiście można sobie wyobrażać różne megatrendy, ale no to jest taka fajna, że tak powiem, rzecz na jakąś taką pogawędkę o charakterze akademickim, a nie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. Tak. Wyobrażalne. Tak, to jest wyobrażalne, ale wie pan, pewien zasób strategiczny może przestać być istotny, jeżeli dojdzie do takiego wynalazku naukowo-technicznego, który, że tak powiem, no, powiedzmy o ropie, no, załóżmy, że naukowcy wytworzą taki rodzaj silnika, który nie będzie zużywał tego rodzaju paliwa, prawda? Tego nie wiemy. Nie wiemy, co się dzieje. Tak? Także oczywiście, no, wiadomo, możemy ekstrapolować na bazie tego, co jest jakby dostępne nam teraz, ale nie jesteśmy w stanie rzeczywiście zgłębić tego, co będzie w przyszłości. W związku z czym ja wyobrażam sobie takie scenariusze powolnego rozpadu cywilizacji zachodniej, jej upadku demograficznego, jej upadku społecznego. Zresztą to w formie literaturoznawczej, no to Ilebek jest taki autor, prawda, francuski, który napisał, no, Poddanie, taką książkę, i jak się ją przeczyta, ona wcale tak daleko nie jest odległa w czasie umiejscowiona, bo chyba bodajże w 2022 roku, który też pokazuje rozkład wewnętrzny, który będzie prowadził do gwałtownych zmian politycznych, które w efekcie dadzą rozpad NATO. Tak. Także wyszliśmy na moment ze strefy komfortu, to jest możliwe i to jest do pomyślenia. Natomiast tak jak mówię, no tutaj jest tyle czynników niewiadomych. Można by jeszcze odwrotnie spojrzeć. Im bardziej świat będzie chaotyczny i chybotliwy,
tym większa będzie potrzeba, żeby instytucje NATO utrzymać jako kościec, który jest taką ostatnią ramą powstrzymującą Zachód przed rozpadem. To chyba nikt nie ma wątpliwości, że NATO, tak jak powiedział profesor Machnikowski, dało nam komfort, jakiego nie mieliśmy chyba... Ale dało nam coś więcej. Otóż mało kto zwraca uwagę na ekonomiczny efekt NATO. Do NATO weszliśmy 5 lat przed wejściem do Unii i to już dało efekt co do poziomu wiarygodności Polski dla kapitału międzynarodowego. Ponieważ już w tym momencie dostaliśmy jakby certyfikat państwa stabilnego, w którym pewne reguły gry gospodarczej ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów zagranicznych będą przestrzegane. Dzisiaj Czarnogóra przecież nie dostaje wsparcia militarnego od NATO w obliczu możliwych zagrożeń najeźdźców, tylko też dostaje jakby taki bonus gospodarczy. Weszła do systemu, gdzie musiała wykazać pewną dojrzałość niektórych instytucji, zdolność do sprostania pewnym procedurom i tak dalej, i tak dalej. A więc jest partnerem lepiej traktowanym w grach gospodarczych. Inaczej mówiąc, premia gospodarcza za członkostwo w tym sojuszu istnieje. Zwłaszcza dla krajów, które są tak zwanymi byłymi, wschodzącymi rynkami. Jeśli można, Karol Jabłoński, Pawienice. Wydaje się, że możemy się cieszyć, że jesteśmy od 20 lat w NATO, jesteśmy na pewno bezpieczni. I rozum wskazuje, że dopóki choć jeden żołnierz armii amerykańskiej będzie na terenach Polski, będziemy podwójnie bezpieczni, bo to atak na Stany Zjednoczone. Czyli jesteśmy. Ale podstawową sprawą jest polska armia. Czyli my sami musimy być silni. Jeżeli nie będziemy silni, nie wiadomo, czy to NATO nam się przyda, czy będzie chciało wchodzić i nam pomagać, jak jesteśmy w stanie rozkładu. I chciałbym zapytać, co tutaj zrobić, żeby w dalszych latach nie doszło do takiej sytuacji, że nasi przywódcy powiedzą, zapewnią nas, że w Europie nie będzie wojny przez 20 lat, może 30 i wojsko jest nam niepotrzebne, bo nie mamy takiej gwarancji, że prawica będzie w dalszym ciągu rządziła. W tym momencie armia się zbroi, chwała ministrowi, jednemu, drugiemu, że wszystko prowadzi w dobrym kierunku, ale znowu ktoś tam czeka i znowu nas może uświadamiać, że armia jest niepotrzebna, pieniądze lepiej wydać na coś innego i co wtedy? Dziękuję. Ja może zacznę od najpierw. Proszę Państwa, udało nam się, co jest dobre, uniknąć tutaj pewnego upolityczniania tej rozmowy, ale pewien wątek muszę wprowadzić, ale postaram się zrobić w sposób wyważony. Więc najpierw powiem coś jakby dobrego o opozycji, a potem mnie. Dobre jest to, że szczyt NATO, efektem którego jest obecność wojsk, szczyt NATO w Warszawie, efektem którego jest obecność wojsk nie tylko amerykańskich na naszym terytorium i wzmocnienie całej flanki wschodniej, był uzgodniony jeszcze za poprzedniej władzy. Także przy aktywności prezydenta Komorowskiego doprowadzono do tego, że Warszawa była lokalizacją. W momencie, drugi plus, w momencie, gdy Rosja podjęła agresję na Ukrainę, reakcja premiera Tuska była właściwa. Można ktoś tam tłumaczyć, że on dzięki temu zapobiegł obniżce ówczesnych notowań platform, ale niezależnie od tego, z jakich motywów, ówczesna reakcja była właściwa. Ja pamiętam swoją rozmowę wtedy z Jarosławem Kaczyńskim, on mówi, w tej sprawie tutaj tak się zachowa, jakbyśmy my takie wystąpienia, takie koncepcje, takie konsultacje z sojusznikami. Natomiast jeśli cofniemy się jeszcze kilka lat wcześniej i zobaczymy moment wizyty z okazji wybuchu II wojny światowej, prezydenta Putina na Westerplatte i dzień wcześniej minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Radek Sikorski publikuje w Gazecie Wyborczej tekst, gdzie, cytuję z pamięci, teraz mniej więcej mówi coś takiego, to Rosja jest jakby jednym z gwarantów
demokratycznej Europy. Kompletnie nierealistyczna ocena, jaka jest dynamika polityki rosyjskiej. Czyli przyznać trzeba w pewnych kluczowych momentach właściwe zachowania, ale w pewnych obszarach to był brak rozpoznawania, jaka jest rzeczywista natura tego systemu. I to uśpienie NATO, które miało miejsce w tamtych latach, wiązało się z tym, że mimo wszystkich służb wywiadowczych sojusznicy zachodni zdawali się przyjmować naiwną wykładnię, którą zaproponował bodaj w roku 2001 George Bush Jr. po spotkaniu w Słowenii z Putinem i powiedział tak, spojrzałem w oczy temu człowiekowi i zobaczyłem kogoś, z kim można robić interesy. Kompletna naiwność, która niestety była kupiona przez ówczesną znaczną część elit Zachodu i ona spowodowała opuszczenie gardy NATO. Gdyby NATO wtedy gardy nie opuściło, może nie byłoby Gruzji, może nie byłoby Ukrainy, może dzisiaj nie musielibyśmy mieć tu wojsk amerykańskich, bo różne inne procedury odstraszania i nie byłoby problemu rosyjskiego majstrowania na Bliskim Wschodzie i może nie byłoby tej fali migracyjnej, bo sytuacja nierozwiązywalna w Syrii, do której Rosja się przyczyniła, by jednym z elementów tego całego procesu. Więc może gdyby NATO tej gardy wtedy nie opuściło, właściwie definiowało naturę systemu władzy w Rosji, to może nie musielibyśmy dzisiaj mówić o kryzysie cywilizacji zachodniej, bo wiele ekspertów mówi, gdyby nie kryzys migracyjny, Europa byłaby w zupełnie innej kondycji, o wiele lepszej. I gospodarczo, i politycznie, i kulturowo. Znaczy ja, no co ja mogę powiedzieć, no zgadzam się, tak, bo tutaj inaczej nie da się, że tak powiem, odpowiedzieć wprost na to pytanie. Byłoby dobrze, żeby w głównych wiodących siłach politycznych w Polsce panował konsensus co do pewnych zasad, które państwo powinno realizować. To też studentów się uczy, że podstawową funkcją państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a zewnętrzne w wymiarze militarnym realizuje armia, która być w odpowiedni sposób wyposażona, mieć odpowiednią liczbę etatów itd. itd. I to jest jak gdyby, poza tym wie pan, no kwestia jest chyba też, wydaje się, oczywista. No im większa, że tak powiem, nasza zdolność bojowa, tym bardziej jesteśmy traktowani na to poważnie, prawda? Jeżeli możemy wysłać pewne kontyngenty i one potem wykazują swoją wartość bojową, wykazują swoją wartość nawet nie tylko w sensie bezpośredniego starcia z wrogiem, ale no sprawność logistyczną, możliwość bycia, wsparcia. Przykład, gdy Amerykanie, którzy tutaj są, spotykają polskich oficerów, których poznali w trudnych warunkach bojowych w Afganistanie czy w Iraku, to po prostu od razu łatwiej następuje to, co się nazywa interoperacyjnością między rodzajami wojsk, między wojskami z różnych krajów. Znaczy to jest jak gdyby ta rzecz oczywista, no tutaj wydaje mi się, no, nie wymagająca jakichś tam szerszych konkluzji, bo one są jasne. No pojawia się pytanie, na ile, że tak powiem, społeczeństwo będzie takich polityków, którzy do takiego konsensusu będą dążyli, wybierali, prawda? Dlatego, że no, Polska jest państwem demokratycznym. Była, jest i będzie. I wola wyborców jest w tym zakresie suwerena, w tym zakresie jest wiążąca, prawda? Jeżeli suweren zdecyduje, że władzę należy oddać w ręce ludzi, którzy uważają, że w gruncie rzeczy NATO jest niepotrzebne, bo nas sojusznicy na pewno zdradzą i w związku z tym lepiej dogadać się z Rosją, bo to zawsze dobrze żyć z sąsiadami jest lepiej i tak dalej, no to efekty będą, jakie będą, no, ale też społeczeństwo, że tak powiem, poniesie no, skutki tak powiem, własnego wyboru, niezależnie od tego, czy nam się z jakiegoś akademickiego, czy nieakademickiego punktu widzenia wydaje właściwe. Ja jestem, no, ta dusza Belfra we mnie mówi, że ludzie czynią źle, dlatego że po prostu nie rozumieją pewnych rzeczy, tak? No, bo za zawodem nauczyciela jest wyjaśnić na tyle, na ile potrafi to zrobić oczywiście. I w związku z tym oczywiście tutaj jak gdyby oświata i różnego rodzaju no, dyskusje sprzyjają, że tak powiem, tworzeniu takiej kultury, dzięki której, że tak powiem, pewne treści trafiają do ludzi, może przebijając się ponad ten zgiełk, o którym była mowa w postaci fake newsów, prawda? I być może ta debata, którą zorganizował ośrodek debaty regionalnej, nawiasem mówiąc, konkurencja padła, to jest konkurencja pochodząca z mojego wydziału, także mam nadzieję, że nie potraktowane to zostanie jako nie z mojej strony, że występuję tutaj, że tak powiem, w czasie tej dyskusji, oczywiście żartuję, może właśnie służy budowaniu takiego racjonalnego podejścia do pewnych problemów, tak, nie ulegania emocjom, bo proszę ci uwagę, fake newsy do czego mają prowadzić? Wyłączenia myślenia i działania emocjonalnego.
Najłatwiej się kontroluje masy poprzez emocje, a nie poprzez rozum. Im więcej rozumu, tym trudniej jest rozchwiać emocjonalnie społeczeństwa i doprowadzić ich do takich wyborów, które będą dla nich samych niewłaściwe, których nie będą w stanie ich zrozumieć. Także tyle, jeśli można powiedzieć, do dodatku do tego, co profesor Zybertowicz powiedział. Dzień dobry, Jeremi Borowiec. Pytanie tutaj głównie do pana profesora Zybertowicza, jako osoby, która ma taki bezpośredni dostęp do decydentów, szczególnie jeśli chodzi o tą kwestię wojskowości, a do pana profesora Machnikowskiego z tego bardziej teoretycznego punktu widzenia. Czy NATO w ramach tego mechanizmu, o którym pan wspomniał, tutaj to pytanie do pana profesora Zybertowicza w drugim pytaniu, czyli tej reakcji na akcje przy tych działaniach podprogowych, tak zwanej wojnie nowej generacji, czy też hybrydowej, ma doktrynę, czy też plan na poziomie operacyjnym, strategicznym w odpowiedzi na doktrynę deeskalacyjnego użycia broni jądrowej, ćwiczoną m.in. na ostatnich ćwiczeniach Zapad, wespół z natarciem pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. To jest moje główne pytanie, czy jeżeli NATO takiej odpowiedzi nie ma, bądź też ma, z uwagi też na ograniczony arsenał tych głowic taktycznych, nuklearnych, nie jest przecież tak wcale dużo, czy Sztab Generalny Wojska Polskiego ma jakąś osobną odpowiedź, czy ta odpowiedź jest zgrana z odpowiedzią natowską, czy jest jakiś plan, który na wypadek takiego działania ze strony rosyjskiej by nas zabezpieczył? Odmawiam udzielenia odpowiedzi. A może jakaś dezinformacja, panie profesorze? A jakaś dezinformacja, tak. To jak się umówimy na dodatkową sesję kabaretową, to bardzo chętnie wtedy, ale pewne pytania to już wykazywały, przekraczały granice dociekliwości intelektualnej. Ja w sensie intelektualne to jest wszystko dopuszczalne, ale po prostu inaczej mówiąc, proszę Państwa, żeby powiedzieć to najprościej. I NATO, i Polska ma pewne luki w systemie bezpieczeństwa państwa. I zadaniem prezydenta, zadaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest taka współpraca z kluczowymi ogniwami państwa, żeby te luki zamykać. Ale w żadnym wypadku nie można opublikować listy tych luk, żeby poznała je opinia publiczna i nasi nieprzyjaciele. W związku z tym o pewnych rzeczywistych zadaniach, nad którymi się pracuje, czasami z dynamiką niewystarczającą, nie można po prostu powiedzieć, bo byłoby to nieodpowiedzialne. Tak samo jak ktoś to software puszcza w obieg, wie, że on jeszcze potrzebuje dopracowania, ale nie będzie w sam listy exploitów ogłaszał wszystkim, tak? Tylko jak ustali, to natychmiast będzie zamykał. Tak to działa także w systemach bezpieczeństwa militarnego. Tak skrótowo, czy taki plan w ogóle istnieje, bo to też pozwoli mi bardziej spokojnie. Myślę, że proszę niepokoić się innymi sprawami, na przykład czy ona mnie kocha, czy nie. Ja krótko, bo tak jak mówię, ta tematyka militarna, że tak powiem, umyka mojemu głębszemu zainteresowaniu, natomiast z całą pewnością bardzo interesującym wymiarem jest nagłaśnianie pewnych doktryn czy pewnych ćwiczeń realizowanych według scenariuszy, żeby te doktryny czy też ćwiczenia ogłaszane budziły strach na zewnątrz Rosji. Prawda? Także tak to jest. Najlepsza odpowiedź jest właśnie taka, którą pan profesor Zybertowicz też udzielił. Proszę się nie bać, ponieważ wie pan, no, ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli w Rosji jest plan uderzenia na zachód dywizjami pancernymi, setkami tysięcy rekruta, które Rosja powoła, przeszkoli, i uderzeniami jądrowymi, czy taktycznymi, czy operacyjnymi, jeżeli to jest rzeczywiście plan, który Rosja będzie chciała zrealizować z jakichkolwiek powodów, to wszystko, co tutaj powiemy, i tak nie ma żadnego znaczenia. Może ja jeszcze jedno... I tak nie ma żadnego znaczenia. Może ja powiem jedno jakby zdanie uspokojenia na poziomie technicznym. Obecne systemy monitorowania elektronicznego z powietrza, z ziemi, satelit, z kosmosu,
powodują, że atak zaskoczenia tego typu, jakie mieliśmy do czynienia w poprzednich wojnach, na większą skalę jest niemożliwy po prostu. Eksperci mówią, że przemieszczenie wojsk powyżej batalionu skryte w krótkim przedziale czasu jest nie do ukrycia. Można już to rozpoznać i przygotować pewne procedury reagowania. Korzystając oczywiście ze źródeł osobowych, no na przykład, jeśli, może trochę z innej broszki, uważa się, że Rosjanie rozmieścili na Bałtyku różne boje zwiadowcze, bojki podwodne, które informują o przemieszczaniu się łodzi podwodnych. Tak? To technologie Zachodu też pozwalają na to, że na terytorium krajów postrzeganych jako nieprzyjazne są umieszczone automatyczne systemy, które wysyłają sygnały w ramach przemieszczeń jakichś zasobów militarnych, które mogłoby znamionywać na podjęcie operacji agresywnej. Ostatnie pytanie. Tak, jeżeli można. No, ja mam okazję z panem profesorem wielokrotnie dyskutować ostatnio na bardzo ciekawe tematy, dlatego o czym innym może. Cieszę się, że możemy się czuć w lepszej sytuacji niż w 1939, kiedy 17 września półmilionowa armia sowiecka wkraczająca na teren Rzeczpospolitej zaskoczyła wodza generalnego i jego służby. Osławioną dwójkę, prawda, która nie zauważyła na granicy koncentracji półmilionowej armii ze sprzętem ciężkim. Ale to anegdota. Natomiast zagrożenie, mówimy o zagrożeniu militarnym ze strony Rosji, które jest realne, nie tylko ze względu na jej politykę, ale stosunek siły. Demografia jest jaka jest, 1 do 3, PKB 1 do 3,5, ale wydatki zbrojeniowe są jak 1 do 6. Prawda? My około 10-11 miliardów dolarów, Rosjanie ponad 60, plus skumulowana wiedza i technologie, których my nie mamy. Tak? Czyli tu dysproporcja w tym względzie jest znacznie większa niż tylko z rocznika statystycznego. Ale jeżeli mówimy o zagrożeniu militarnym, to jest to, które teoretycznie czy potencjalnie mogło być ze strony Rosji, no to ono będzie użyte wtedy, żeby zrealizować cele polityczne, o czym pan profesor mówił, tak? Bo dzisiaj nikt nie przyjdzie po to, żeby zainstalować garnizon w Legnicy po raz ponowny, prawda? Zatem może użyć tych środków, które mają nas zmusić do jakichś tam zachowań pożądanych czy korzystnych dla w tym wypadku agresora. Ale jeżeli tak, to wchodzimy na etap czy na bezpieczeństwo polityczne, które może być zagrożone nie tylko poprzez groźbę lub bezpośrednią agresję militarną, ale również poprzez działanie polityk gospodarczych, w tym przede wszystkim finansowej, polityki migracyjnej, o której mówiliśmy, czy najzwyklej w świecie politykę dekompozycji społeczeństw poprzez utratę wartości, na których były zbudowane. I te wszystkie inne elementy poza tym hipotetycznym zagrożeniem militarnym przecież się dzieją, prawda? Po części w sposób świadomy, po części na skutek degeneracji cywilizacji Zachodu, którą też obserwujemy i którą jak odniesiemy do starożytnego Rzymu, to już to tam kiedyś przerabialiśmy. Pytanie moje do panów. Tak, wiem, że temat na oddzielne seminarium, ale czy zdaniem panów my mamy dobrze zidentyfikowane, myślę o władzach państwowych, te inne zagrożenia mogące mieć równie doniosłe skutki, jak potencjalne uderzenie militarne nielubionego sąsiada? I jeżeli tak, to jeżeli nie, to co powinno się wydarzyć, żeby tymi ryzykami wcale nie mniejszej rangi zacząć świadomie zarządzać? Do zarządzania tymi ryzykami przygotowuje polskie państwo wspólnota analityczna. Wspólnota analityczna to są z jednej strony tajne służby, z drugiej strony think tanki publiczne i prywatne. Na tym polu się dużo zmieniło na lepsze. Po pierwsze powstało Centrum Analiz Strategicznych Rządu, które ma także obszar analiz wojskowych i analiz jak zagrożenia gospodarcze mogą się przekładać na bezpieczeństwo państwa. W ramach Akademii Sztuki Wojennej powstało Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, pozawydziałowa jednostka, które są trzy ośrodki analityczne. Pracownicy nie muszą tam zgromadzić punktów akademickich, nie muszą prowadzić orki dydaktycznej, a właśnie za zadanie mają monitorowanie trendów i przekazywanie informacji. Cały czas funkcjonuje pracujący na dobrym poziomie Ośrodek Studiów Wschodnich.
poprawiła się jakość pracy Instytutu Zachodniego, który dostarcza dla administracji publicznej analizy wykraczające poza standardowe opisy, jakie tam są efekty wyborów we Włoszech, w Niemczech czy innych, także wychodząc w pola właśnie nowych technologii, napięć społecznych generowanych przez cyfryzację, możliwych zagrożeń ze strony na przykład wykorzystania nowych systemów sztucznej inteligencji. Więc pod tym względem sporo zrobiono na lepsze, natomiast cały czas słabym punktem jest jeszcze zbudowanie pomostu, interfejsu między tymi ludźmi, którzy prowadzą pracę analityczną także na uczelniach, a decydentami. Spora część mądrych opracowań powstałych na uczelniach ma jedną poważną wadę, która sprowadza ich użyteczność do niskiego poziomu, mianowicie nieznajomość sposobu myślenia decydentów. Coś, co jest racjonalne i poprawne z punktu widzenia metodologii naukowej, może mieć niską przydatność z punktu widzenia ciśnienia decyzyjnego, jakie ma przed sobą szef partii, szef rządu, szef resortu czy jakiejś komórki specjalnej. I tutaj, jak nie uda nam się tego zrobić, to potencjał wielu wybitnych umysłów w Polsce będzie jakby szedł na biegu jałowy. Tutaj powiem, że tak niezupełnie przypadkiem profesor Zybertowicz na mnie spoglądał, mówiąc te rzeczy, bo mieliśmy taki incydent związany, ja nie będę może mówił o szczegółach, ale w którym mieliśmy okazję spotkać się w gremium, no nie decyzyjnym, ale takim, który, że tak powiem, miał wypracowywać pewne rzeczy przy okazji takiego kryzysu, który miał miejsce. Ja powiem tak, no do tej pory było bardzo miło, teraz będzie odrobinkę mniej, jak będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że tak, znaczy powiedziałbym w ten sposób, sytuacja ulega poprawie, ale za wolno. I w moim przekonaniu za wolno, jest jeszcze wiele do zrobienia, natomiast do pewnego momentu, takie moje wrażenie, bo oczywiście no, jako osoby z zewnątrz, prawda, nie siedzącej wewnątrz struktura, które mają dostęp do wielu innych informacji, ale na podstawie obserwacji wtórnej właśnie działania tego drugiego, że tak powiem, segmentu, czy działania polityków, odnosiłem bardzo często takie wrażenie i w dalszym ciągu w przypadku niektórych tak zwanych kryzysów odnoszę, że one bardzo mocno zaskakują decydentów. I teraz pytanie jest takie, bo, że tak powiem, moja diagnoza, którą zresztą przedstawiłem, była taka, albo przedstawia się dobre analizy, których nikt nie czyta, bo one w jakiś sposób nie docierają, albo tych dobrych analiz jest za mało. I oczywiście profesor Zybertowicz wie dużo, no wie jak jest, ja mogę się tylko domyślać. Ze względu na... Proszę Państwa, dzisiejszy świat jest tak złożony i fake newsom podlegają także decydenci. Politycy, służby nie są w stanie zweryfikować w czasie realnym wszystkich zdarzeń. Po prostu, bo procedura weryfikacyjna dotarcia do źródeł wymaga czynnika czasu. I wiele decyzji jest podejmowanych w warunkach ryzyka i dobry polityk nie może zakładać, że ja dopiero gdy mam stuprocentowe informacje decyduję. Nie, musi podejmować decyzje i korygować je, gdy świat ucieka. Tak, także wydaje mi się, że no, rola, znaczy ta zmiana, która ma nastąpić, ma iść w kierunku właśnie no, tworzenia takich scenariuszy, czy to bardziej czarnowidzących, czy mniej czarnowidzących, z określeniem mniej więcej prawdopodobieństwa możliwości realizacji. I jednocześnie jak gdyby uczelenia polityków, żeby te scenariusze były przez nich brane na serio pod uwagę, prawda? Bo jeżeli rzeczywiście analitycy, czy na poziomie służb specjalnych, czy na poziomie think tanków rządowych, czy pozarządowych wykonają swoją pracę dobrze, no to oczywiście oni mogą tylko przedstawić wysiłek swój intelektualny, tak? Efekty swojej analizy. Decyzje zawsze będą podejmowane przez polityków, bo to jest ten czynnik, który w państwie jest decydujący. I dobrze, że tutaj padło właśnie coś takiego, co zostało powiedziane przez profesora Zybertowicza. Rzeczywiście z punktu widzenia, że tak powiem, analityka czy osoby, która obserwuje pewne zjawiska w bardziej czy mniej uporządkowany sposób, pewne rzeczy, działania wydają się racjonalne. Natomiast z punktu widzenia politycznego ta rzecz wygląda zupełnie inaczej, no bo tam się bierze też inne czynniki, prawda, jak gdyby, więc tak to jest. Także ja bym to powiedział, widać, że tak powiem, oznaki nadchodzących zmian,
Natomiast w moim przekonaniu te zmiany są jeszcze zbyt wolne i niewystarczające, tak bym to określił. Natomiast pierwszą częścią pana pytania absolutnie bym się zgodził. No to, ta diagnoza, która została postawiona w tej części przygotowawczej pytania, no tak powinno być rzeczywiście, bezwzględnie. Ja bym chciał w ramach podsumowania rozumieć, że kończymy jedną rzecz powiedzieć. Polacy cenią nasze członkostwo w Unii, bo widzą wzrost poziomu życia, swobodę przemieszczania się, dostęp do informacji, masę korzyści, ale nie doceniają, że to wszystko jest możliwe dzięki NATO, bo gospodarka, nasze biznesy, nasze aspiracje, studiowanie w wielu krajach świata jest możliwe dzięki temu, że poprzez finansowanie NATO, poprzez wysiłek organizacyjny jest stworzona taka jakby kapsuła bezpieczeństwa. I w pewnym sensie sukces Unii, tam gdzie odniosła sukces, byłby niemożliwy, gdyby nie istniało NATO, które z tym parasolem działa, promieniuje nie tylko na strefę euroatlantycką, ale także na innych potencjalnych agresorów i wytwarza przestrzeń właśnie tego względnie swobodnego handlu. I moim zdaniem powinniśmy obchodzić tą 20. rocznicę naszej obecności w NATO formułą bezpiecznie dzięki NATO. Trzy proste słowa. I, bo gdy jesteśmy bezpieczni, to nie widzimy. Dopiero gdy się coś wydarza, się budzimy, tak? NATO miało okresy słabości, opóźnionych reagowania, ale generalnie udało się ocalić przestrzeń. Często się mówi, to dzięki Unii nie ma wojny w Europie, ale to dzięki NATO Europa jest bezpieczna. I Polacy powinni, moim zdaniem, więcej uwagi i jakby bardziej doceniać tą obecność, bo ona jest bardzo ściśle uzupełniająca się z obecnością w Unii. Dosłownie dwa, trzy zdania na koniec też. Ja nie chciałbym, żeby to weszło właśnie, mi się wydaje, że dwóch rzeczy powinniśmy unikać. Jednej powinniśmy unikać stworzenia takiej bańki bezpieczeństwa, tego co nazwałeś, Michał, strefą komfortu, prawda, takiego przekonania, jesteśmy bezpieczni, nic się nam nie stanie, bo już osiągnęliśmy stan, który nie ulega zmianie. Nie, bezpieczeństwo jest, jeszcze raz powtórzę, procesem, a nie stanem i ono może ulec zmianie czasami, bo gwałtowne wahnięcia mogą spowodować różnego rodzaju kryzysy, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie skutków w tej chwili pomyśleć. Natomiast z drugiej strony też powinniśmy unikać takiego totalnego czarnowidztwa i stwierdzenia, nie, to jest nic nieważne, zdradzą nas, będziemy wystawieni na żer inwazji, nikt nam nie pomoże, no bo proszę zwrócić uwagę, na czym to polega? No to jest erezja świadomości społecznej, która działa w sposób bardzo negatywny, prawda? Dlatego, że będziemy mieli bardzo zły stosunek do wszystkich tych instytucji, które przecież pracują, które działają, tak? W związku z czym trzeba pamiętać, że to jest... Sam zresztą, Michał, bo tutaj się personalnie do ciebie zwrócę, dobrze wiesz, co znaczy ustrukturyzowanie funkcjonowania w instytucjach zewnętrznych, zagranicznych, prawda? Na przykład Atlas, a funkcjonowanie BOA, z czym przecież sam dobrze miałeś okazję się zetknąć. To, co nawet powiedziałeś, prawda, w czasie wizyty, że kiedyś może warto byłoby pokazać pewne rzeczy, a dzisiaj każdy funkcjonariusz ma dostęp do tego, prawda, i do tej świadomości. Także wydaje mi się, że nie można lekceważyć tej ciężkiej pracy wykonywanej w Polsce, ale we współpracy z instytucjami zagranicznymi, bo także między bez twojej i innych ludzi pracy nie bylibyśmy... Ja bym powiem, ci polscy żołnierze, którzy stracili życie na misjach zagranicznych, po prostu budowali kapitał naszego bezpieczeństwa. To nie jest, to nie są śmierci, które zostały nadarmnie jakby oddane. To są śmierci, które współtworzą fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję gościom. Dziękuję Państwu za przybycie. Wyrobiliśmy się czasowo, zapraszam w kwietniu na kolejną debatę. Jaki temat? Strona www.łódź-rod.pl. Będziemy Państwa informować. Dziękuję i dobrego, bezpiecznego powrotu do domu.